dürfte, gdy w zeszłym roku mogłem być wśród was, haben wir einen Abschnitt aus dem Epheserbrief, aus dem Neuen Testament betrachtet. Rozważaliśmy urywek z listu do Efezjan, z Nowego Testamentu. Heute wollen wir einmal einen Abschnitt, das heißt wir versuchen mal ein ganzes Buch aus dem Alten Testament zu betrachten, ein kurzes natürlich, den Propheten Haggai. Dzisiaj spróbujmy rozważyć krótką księgę ze Starego Testamentu, księgę proroka Ageusza. Z tego rozdziału pierwszego wiersza do drugiego rozdziału do dziewiątego wiersza. Drugiego roku króla Dariusza w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tegoż miesiąca doszło przez proroka Ageusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i do arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Wtedy doszło przez proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych patolkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Otóż teraz tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale, mówi Pan. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało, a gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? Mówi Pan zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją ramię, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na moszcz i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. Wtedy Zorobabel, syn Szealtiela, i arcykapłan Jozue, syn Jehosadaka, oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana swojego Boga i proroka Ageusza, gdyż to Pan i Bóg go posłał, i lud przejął się lękiem przed Panem. Ageusz zaś, poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana, tak mówił do ludu: Jam jest z wami, mówi Pan. Wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, i ducha całej reszty ludu, także przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępów swojego Boga. Dnia 24 miesiąca 6 w drugim roku króla Dariusza. W siódmym miesiącu, 21 dnia miesiąca, doszło proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Mów do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, i do całej reszty ludu. Czy powstał jeszcze wśród was, pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim się wam dziś przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jako nic? Lecz teraz, bądź mężny, Zorobabelu, mówi Pan, bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehosadaka, bądź mężny, cały ludu kraju, mówi Pan. Do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was, nie bójcie się, gdyż tak mówi Pan zastępów. Jeszcze raz, na małą chwilkę, poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały. Poruszę wszystkie narody tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan zastępów.
Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan Zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan Zastępów. I miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan Zastępów. Peter hat zu Anfang extra lange gewartet, bis alle die Bibel aufgeschlagen hatten. Piotr szczególnie długo czekał, aż wszyscy otworzą swoje Biblię. Ich habe verstanden, warum so lange gewartet hat. Ja zrozumiałem, dlaczego on tak długo czekał. Es ist ein Buch, das wir nicht so oft aufschlagen, den Propheten Haggai. Gdyż ta księga Ageusza nie jest zbyt często otwierana przez nas. Und da muss man erst ein wenig suchen. I na pewno trzeba było troszeczkę poszukać. Jest der kürzeste Prophet im Alten Testament. To można powiedzieć, jest najkrótszy z proroków ze Starego Testamentu. Und ich hoffe, es macht uns Freude, einmal etwas darüber zu hören. I mam nadzieję, że będziemy mieli chociaż trochę z tego radości na ten temat posłuchawszy. Wir werden sehen, dass dieses Buch ganz aktuell ist für uns. I zauważymy, że ta księga jest też wielce aktualna również dla nas. Lass mich kurz etwas sagen über die historische Situation, in die hinein der Prophet spricht. Pozwólcie, że króciutko nakreślę tam te podłoże historyczne, w którym to ten prorok porusza się i tą sprawę tutaj nakreśla. Ich fange sehr weit zurück an. Rozpocznę bardzo daleko, wcześnie. Gott hatte sein Volk aus Ägypten erlöst. Bóg swój naród wyzwolił z Egiptu, ihm zu dienen. Aby oni mogli mu służyć. Das konnten sie in Ägypten nicht tun. Tego nie mogli oni czynić w Egipcie. Ihr kennt alle die Befreiung aus Ägypten mit den zehn Plagen. Wszyscy na pewno znacie to wyzwolenie z Egiptu za pomocą tych 10 plag. Nachdem sie 40 Jahre durch die Wüste gezogen waren, hat Gott sie in das verheißene Land gebracht. I gdy przez 40 lat ich Bóg przeprowadzał przez pustynię, weszli w końcu do tego obiecanego kraju. Wenn sie in das Land kamen, sollten sie den Ort aufsuchen, den Jehova erwählt hat, ihn dort zu nahmen. Jak weszli do tego kraju, to mieli sobie takie miejsce wyszukać, które by Pan wybrał, aby na tym miejscu mogli się do Niego przybliżać. Aber es hat Jahrhunderte gedauert. Ale to trwało setki lat, zanim to miejsce zostało znalezione. Die ganze Zeit der Richter ging vorüber. Przeminął cały czas panowania sędziów. Und niemand suchte nach diesem Ort. I nikt nie poszukiwał takiego miejsca. Erst David suchte dann. Dopiero Dawid zaczął za tym miejscem poszukiwać. Er suchte einen Platz für die Bundeslade. On poszukiwał miejsca, gdzie mogłaby stanąć skrzynia przymierza. Und er fand diesen Platz. I on znalazł takie miejsce. Die Stadt Jerusalem. To miasto Jerozolimy. Nun durfte David den Tempel nicht bauen. Ale jednak Dawidowi nie było pozwolone, aby budował świątynię. Weil er ein Mann des Blutes war. Ponieważ był mężem krwi. Ein Kriegsmann. Był rycerzem. Aber das Herz Davids ließ sich nicht davon abbringen. Ale serce Dawida nie dało się od tej sprawy odciągnąć, odprowadzić. Weil er Gott liebte. Ponieważ on Boga miłował. Alles für den Bau des Tempels vorzubereiten. Aby wszystko, co było konieczne dla budowy tej świątyni, przygotować. Den dann sein Sohn Salomo ausführte. I jego zamiar spełnił jego syn Salomon. Dort fand dann die Bundeslade ihren Ruheplatz. I tam w tej świątyni znalazło miejsce spoczynku ta skrzynia przymierza. Jahrhunderte lang stand dieser Tempel. Setki lat stała ta świątynia. Aber das Volk leider durch Salomo selbst dazu angestiftet verfiel in Götzendienst. Ale niestety naród popadł nawet z pobudki też i króla Salomona w uprawianie bałwochwalstwa. Schon unter dem Sohn Salomos kam die Trennung des Reiches. Już następcy synowi Salomona przytrafiło się, że całe królestwo zostało podzielone.
in die 10 Stämme im Norden und die 2 Stämme im Süden. Zostało podzielone na 10 pokoleń na północy kraju i na 2 pokolenia na południu kraju. Die 10 Stämme kamen dann in die sogenannte assyrische Gefangenschaft. Następnie te 10 pokoleń popadło w niewolę asyryjską, aus der sie nie zurückgekehrt sind. Z której to niewoli oni nigdy do dzisiaj nie wrócili. Danach kamen die 2 Stämme, Juda und Benjamin, mit der Hauptstadt Jerusalem in die babylonische Gefangenschaft. A następnie te 2 południowe pokolenia, Juda i Benjamin, ze stolicą w Jerozolimie, oni też wpadli pod niewolę babilońską. 70 Jahre waren sie dort. I oni byli przesiedleni do Babilonu na 70 lat. Dann war unter Zerubabel, von dem wir hier gelesen haben. A następnie pod panowaniem Zerubabela, o którym żeśmy tu też czytali, und unter dem hohen Priester Josua, i pod panowaniem najwyższego kapłana Jozuego, etwa knapp 50.000 Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt. Około 50 tysięcy Żydów wróciło z niewoli babilońskiej. Diesen historischen Bericht finden wir in dem Buche Esra. I opis tego zdarzenia znajdujemy zapisany w księdze Esdrasza. Den Auftrag zur Rückkehr hatte der König Kyros gegeben. Aby wracać z powrotem do kraju żydowskiego, to zlecenie wydał król Cyrus. Und sie sollten das Haus Jehovas in Jerusalem wieder aufbauen. I oni otrzymali też i polecenie, aby odbudować z powrotem dom Boży w Jerozolimie. Was Nebukadnezar, der das Volk in Gefangenschaft geführt hatte, 70 Jahre vorher völlig zerstört hat. Ten dom Boży, który został 70 lat wcześniej przez króla Nebukadnezara całkowicie zburzony i zniszczony, tego która, króla, który ich też uprowadził do niewoli. Als sie dann zurückkamen, haben sie zuallererst den Altar, den Brandopferaltar wieder aufgebaut. Gdy oni wrócili z powrotem do Jerozolimy, to w pierwszym rzędzie odbudowali też ten ołtarz całopalny. Und dann fingen sie an, den Tempel wieder aufzubauen. I potem zaczęli odbudowywać świątynię. Aber sie waren nicht mehr als Juden alleine im Land. Ale oni już jako Żydzi nie byli samodzielnie w tym kraju. Es gab noch andere Völker, die sich in der Zeit dort angesiedelt haben. Bo w międzyczasie osiedliły się tam inne narody. Und diese anderen Völker fürchteten, dass die Juden wieder zu einem mächtigen Volk würden. I inne narody obawiały się, aby lud izraelski znowu nie stał się potężnym narodem. Und versuchten den Bau des Tempels zu verhindern. I oni starali się przeszkodzić w budowie świątyni. Zuerst mit List. Najpierw czynili to podstępem. Indem sie sagten, wir wollen mitbauen. Mówiąc, że my chcemy razem z wami budować. Und als diese List misslang, haben sie mit Gewalt versucht zu hindern. A gdy ten podstęp się nie udał, to próbowali przemocą przeszkodzić w budowie. Sie haben zum Schluss an den König in Babel geschrieben. Nawet na koniec napisali list do króla w Babilonie. Haben das Volk der Juden verklagt. Oni tam oskarżyli ten lud żydowski. Haben gesagt, das ist ein aufrührerisches Volk. Mówiąc, że jest to naród buntowniczy. Was zum Teil auch wahr war. Co też i częściowo było prawdą. Und von dem König von Babel kam dann der Befehl, den Bau zu stoppen. I od króla babilońskiego przyszło polecenie, aby zatrzymać budowę. Das wollen wir einmal lesen im Buche Esra. Przeczytajmy o tym w księdze Esdrasza, 4 rozdziału, 24 wiersz. I pierwsze dwa wiersze z 5 rozdziału. W ten sposób ustała praca nad Domem Bożym w Jerozolimie i była wstrzymana aż do 2 roku panowania Dariusza, króla perskiego. Wtedy wystąpili prorok Ageusz i Zachariasz, syn Iddy, prorocy, i prorokowali Żydom w Judei i Jerozolimie w imieniu Boga Izraela, który był nad nimi,
Wobec tego Zerubabel, syn Szealtiela i Jeszua, syn Josadaka przystąpili znowu do budowy świątyni Bożej w Jeruzalemie, a z nimi prorocy Boży, którzy im pomagali. Haben wir gemerkt, genau dort hinein kommt der Prophet Haggai. I czy żeśmy zauważyli, dokładnie akurat w tą część historii włącza się księga proroka Ageusza. Etwa eine Zeit von 15 bis 16 Jahren war am Tempel nicht weiter gebaut worden. Mniej więcej 15 do 16 lat była zatrzymana budowa świątyni. Wenn wir nur das Buch Esra hätten, gdybyśmy mieli tylko tą księgę Ezrasza, dann würden wir denken, ja was sollten die Juden denn auch machen? To może byśmy pomyśleli, no cóż ci Żydzi mogli począć na to. Sie waren kein freies Volk. Przecież nie byli wolnym ludem. Sie standen unter der Oberherrschaft des Königs von Babel. Oni przecież byli dalej pod panowaniem tego króla z Babilonu. Und er hatte einen Baustopp veranlasst. A to on zlecił zatrzymanie budowy. Was sollten sie denn tun? Cóż mieli oni począć? Aber in dem Propheten Haggai sehen wir noch eine andere Ursache, warum der Bau aufgehört hat. Ale w księdze proroka Ageusza widzimy też, że istniała inna przyczyna, dlaczego ustała budowa tej świątyni. Es waren nicht nur äußere Schwierigkeiten. Nie tylko, że istniały takie zewnętrzne trudności. Die Feindschaft der umgebenden Völker. Ta nieprzyjaźń otaczających ich narodów. Und das Edikt des Königs von Babel. I ten edykt wydany przez króla babilońskiego. Nein, es gab auch innere Gründe, warum sie aufgehört hatten zu bauen. Nie, również były i wewnętrzne powody, dlaczego oni przestali budować. Und davon spricht der Prophet Haggai. I o tym mówi nam właśnie prorok Ageusz. Man kann diese inneren Gründe ein wenig verstehen. Można te wewnętrzne powody też troszeczkę zrozumieć. Stellt euch einmal vor, die kamen aus der Gefangenschaft. Wyobraźcie to sobie, oni przecież wrócili z niewoli. 70 Jahre waren sie Land gewesen. 70 lat przebywali w obcym kraju. Die meisten waren wahrscheinlich dort in Babel geboren worden. Większość z nich, którzy przyszli do kraju żydowskiego, oni urodzili się przecież w tym kraju babilońskim. Es gab natürlich auch noch einige alte, die wirklich noch vertrieben worden waren. Wśród nich z całą pewnością było jeszcze kilkoro takich starych, którzy jeszcze pamiętają czas uprowadzenia ich. I oni teraz wrócili z powrotem. Was fanden sie vor? I co oni teraz znaleźli? Das war alles etwas wüst. Wszystko tam było spustoszone. Nebukadnezar hat mit Gewalt die Städte Judas einnehmen müssen. Nabuchodonozor musiał te miasta Judy z przemocą zdobywać. Viele Häuser waren zerstört. Wiele domów było zburzonych. Die Äcker nicht bearbeitet. A pola były nieuprawiane. Da gab es viel zu tun. I było wiele do poprawienia. Ja, und jetzt sollten sie am Tempel Gottes bauen. A teraz oni mieli jeszcze budować świątynię Bożą. Und daheim war fast noch eine Ruine. A u siebie w domu przecież mieli też prawie że ruinę. Ja, in der ersten Begeisterung, da haben sie noch am Tempel Gottes gebaut. Tak, będąc pod tym pierwszym wrażeniem tego powrotu, oni zaczęli budowę świątyni. Aber als das die Zeit so andauerte, ale gdy ten czas się przedłużał, da haben sie immer gedacht, werden wir wohl bald fertig mit dem Haus. To sobie pomyśleli, no przecież któż sobie da radę, aby zakończyć budowę tego domu świątyni. Daheim gibt es auch noch genug zu tun. U mnie w domu też jest wystarczająco dużo pracy. Und dann kam der Baustopp vom König. A do tego przyszedł też i rozkaz zabraniający dalszej budowy ze strony króla. Da haben vielleicht manche gedacht. I może wtedy niektórzy myśleli, der kommt gerade recht. Ach, może ten rozkaz akurat w dobrym czasie nastał. Jetzt haben wir endlich Zeit für unsere Häuser.
końcu mamy teraz nareszcie czas, aby zająć się swoimi domami. Wir dürfen ja nicht mehr bauen nach dem. Nie wolno nam przecież budować świątyni. Niemand verbietet uns an unseren Häusern zu bauen. Ale nikt nam nie przeszkadza w budowaniu własnych domów. Noch einmal, wir können sie verstehen. Jeszcze raz powtarzam, my potrafimy ich zrozumieć. Als sie am Tempel bauten, waren ihre eigenen Häuser auch noch nicht fertig. Gdy oni zaczęli budowę świątyni, to ich własne domy też nie były gotowe. Aber Salomo baute zuerst den Tempel und dann sein eigenes Haus. Ale wiemy, że Salomon najpierw zbudował świątynię, a później swój własny dom. Natürlich hatte der vorher sicher auch schon einigermaßen Haus, bevor er zbudował. Naturalnie, on wcześniej też mieszkał już w jakimś domu, zanim zbudował sobie ten ogromny pałac. Aber dieses Nachlassen des Eifers bei den Juden für das Haus Gottes. Ale jednak to zaniechanie tej budowy na skutek zaniknięcia tej gorliwości w budowie domu Bożego, dass ihnen ihre eigenen Angelegenheiten wichtiger waren wie das Haus Gottes. I to, że ich własne sprawy wydawały im się ważniejsze niż budowa przy tym domu Bożym, das hatte Gott gesehen. To wszystko to Bóg też widział. Und das waren die inneren Gründe, die zum Baustopp geführt haben. I to były właśnie te wewnętrzne ich powody, które doprowadziły do zatrzymania budowy. Nicht das äußere Gebot des Königs. To nie ten zewnętrzny zakaz budowy ze strony króla. Denn wir sehen ja jetzt hier in diesem Propheten. Bo my tutaj widzimy w tym proroku Ageuszu, als er ihnen das vorstellt, gdy on im tą sprawę przedstawił, dann bauen sie weiter. To zaczęli budować dalej. Der Baustopp ist noch gar nicht aufgehoben. A przecież ten zakaz budowy wcale nie został cofnięty. Plötzlich ist das scheinbar nicht mehr so wichtig, dass der Baustopp von dem König. Nagle okazało się, że ten zakaz budowy ze strony króla nie jest tak bardzo ważny. Sie bauen einfach weiter. Bo gdyż oni zaczęli dalej po prostu budować świątynię. Da sehen wir, was die eigentlichen Hinderungsgründe waren. I potem widzimy, jakie były też te najważniejsze powody zatrzymania budowy. Nicht die äußeren. Nie te zewnętrzne, die inneren. Ale te wewnętrzne. So ist das auch bei uns immer. I tak też sytuacja wygląda zawsze z nami. Dem Herrn zu dienen, da gibt es Widerstand. Aby służyć Panu, to zawsze są różne przeciwności ze strony świata. Aber was uns mehr hindert, ist nicht der Widerstand der Welt. Ale to, co nam bardziej przeszkadza, to nie sprzeciwy ze świata, sondern Dinge, die aus unserem Inneren kommen. Ale rzeczy, które pochodzą z naszego wnętrza. Das hindert viel, viel. I te rzeczy o wiele bardziej przeszkadzają. Nun hatte Gott diese Nachlässigkeit nicht einfach durchgehen lassen. Ale Bóg, aby ta opieszałość dalej trwała. Gott hatte zu ihnen geredet. I Bóg zaczął do nich przemawiać. Während dieser 15 Jahre. I przemawiał też i przez te 15 lat. Nicht durch die Propheten. Nie przez proroków. Nicht durch Haggai und Zacharia. Nie przez Ageusza i Zachariasza. Gott hatte durch die Umstände geredet. Bóg przemawiał do nich przez okoliczności. Da gab es Missernte. Były tam lata nieurodzaju. Das haben wir gelesen. O tym żeśmy czytali. Und ich kann mir vorstellen, was die Juden gesagt haben. I mogę sobie teraz wyobrazić, co ci Żydzi powiedzieli. Oh, dieses Jahr haben wir schlechtes Wetter. O, tego roku mieliśmy złą pogodę. Ein bisschen wenig Regen dieses Jahr. Trochę mało deszczu było tego roku. Na nächstes Jahr wird's besser. O, następnego roku będzie lepiej. So ist das halt. I tak to dalej trwało. Einmal gibt es gute Tage. Tak też jest, bywają u nas dobre dni. Einmal gibt es schlechte Tage. Ale bywają i złe dni. Nächstes Jahr war das aber wieder so. Ale okazało się, że następnego roku znowu tak było. Ich weiß nicht, was sie dann gedacht und gesagt haben. Nie wiem, co wtedy powiedzieli i co myśleli. Aber sie haben sicher immer irgendwelche natürlichen Erklärungen. Ale z całą pewnością zawsze znaleźli jakieś takie nasuwające się naturalne wyjaśnienia. Czy i nam się tak zawsze nie powodzi? Jeżeli Bóg do nas przemawia,
Das geht anderen Menschen auch so? To wtedy mówimy, ach, przecież innym ludziom też się tak powodzi. Das kann durchaus sein. Tak, tak może być. Aber wir müssen doch denken, dass alles, was in unser Leben kommt, ale my musimy myśleć, że wszystko to, co zdarza się w naszym życiu, aus der Hand Gottes kommt, że to wszystko pochodzi z ręki Bożej. Und wir sollten das nicht einfach immer nur mit dem ergründen, so wie das der natürliche Mensch ergründet. I nie powinniśmy tego zawsze sobie tłumaczyć tak, jak sobie to tłumaczą cieleśni ludzie. Ja, die wirtschaftlichen Verhältnisse sind im Moment so. I mówią na przykład, ach, te gospodarcze uwarunkowania są teraz takie trudne. Natürlich kann man fast alles erklären. Naturalnie można prawie wszystko sobie wytłumaczyć. Aber ich muss doch in allem die Hand Gottes sehen. Ale ja przecież powinienem we wszystkim widzieć działanie ręki Bożej. Und wenn ich das nicht mehr tue, a jeśli ja tego nie będę więcej czynił, sondern all die Dinge so nehme wie die Menschen der Welt, ale będę przyjmował wszystkie rzeczy i zdarzenia jak ludzie tego świata, und sie so erkläre wie die Menschen der Welt, i tak sobie je tłumaczył jak ludzie tego świata, dann redet Gott vergebens durch die Umstände. To wtedy Bóg będzie przez okoliczności na próżno do nas przemawiał. Ich merke gar nicht, dass es Gott ist, der zu mir redet. I w ogóle nie będę zauważał, że to jest Bóg, który do mnie przemawia. Und so war das hier bei ihm. I tak ta sytuacja wyglądała z nimi. 15 Jahre lat. Przez 15 lat. Dann muss der Prophet kommen. I wtedy musiał przyjść prorok. Muss sagen, das alles war von Gott. I musiał im powiedzieć, że to wszystko, co was spotkało, to to było. Die ganzen Missernten, das war nicht ein Zufall und eine Klimaänderung. Te wszystkie złe urodzaje, to nie był przypadek albo zmiana klimatu. Jetzt spricht man von der Erderwärmung und rechnet aus, so wie das kommen wird. Na przykład dzisiaj się więcej mówi o tym, jak podgrzewa się cały klimat na Ziemi i co się to będzie działo w przyszłości. Die Wissenschaft versucht das alles zu erklären. Naukowcy starają się wszystko wyjaśnić. Ich will nicht sagen, dass diese Erklärungen falsch sind. Ja wcale nie chciałbym powiedzieć, że takie wyjaśnienia są błędne. Aber wir müssen hinter allem die Hand Gottes sehen. Ale my powinniśmy we wszystkim widzieć zawsze działającą rękę Bożą. Dann haben wir Nutzen davon. Wtedy dopiero będziemy mieli z tego pożytek. Aber das Schöne hier ist, dass Gott in seiner Gnade, wenn sie auf die Umstände nicht hören, ale piękne jest to, że Bóg w swojej łasce sprawił, że nawet wtedy, gdy oni nie posłuchali okoliczności, dann sagt er es ihnen direkt durch die Propheten. To Bóg powiedział im to bezpośrednio przez swoich proroków. Gott lässt sein Volk nicht. Bóg nie zostawił swojego ludu. Ich will jetzt auf die einzelnen Züchtigungen Gottes nicht im Einzelnen eingehen. Ja nie chciałbym teraz tutaj wchodzić i wyjaśniać poszczególne etapy ćwiczącej ręki Bożej. Der Prophet Haggai bekommt von Gott vier Botschaften an das Volk. Ten prorok Ageusz otrzymuje od Boga cztery poselstwa, aby skierował je do ludu. Wir haben die ersten beiden Botschaften gelesen. My żeśmy przeczytali o dwóch pierwszych poselstwach. Zwischen der ersten und zweiten Botschaft ist noch ein kleiner Zuruf Gottes an sein Volk. Pomiędzy pierwszym a drugim poselstwem Bożym zawarte mamy małe takie wezwanie do tego ludu Bożego. Ein kurzer Satz, ich bin mit euch. Krótkie zdanie, mianowicie słowa, ja jestem z wami. Aber es sind vier große Botschaften. Ale ogólnie mówiąc są cztery wielkie poselstwa. Die erste von Vers 2 bis Vers. Poselstwo od wiersza 2 do 11. Dort zeigt ihnen Gott, was die eigentliche Ursache des Aufhörens des Bauens war, nämlich der Zustand ihrer Herzen. W tych wierszach Bóg im pokazuje, jaki był właściwy powód zaniechania dalszej budowy świątyni, mianowicie przeszkody w ich własnych sercach. Und was Gott getan hatte, um sie von diesem Zustand zu überführen. I pokazane jest to, co Bóg uczynił, aby ich z tego stanu wyprowadzić. Nämlich, dass er Hunger geschickt hatte.
Mianowicie przez to, że zesłał na nich czas głodu, durch Missernten, przez te właśnie nieurodzaje. Und dann fordert sie auf, weiter zu bauen. I w tym wezwaniu dalej ich zachęca, żąda wręcz od nich, aby dalej budowali. Das ist der große Gegenstand der ersten Botschaft. To jest ten wielki temat tego pierwszego poselstwa. Ich möchte ganz einige Gedanken noch zu dem so schönen Vers sagen, Vers 8. Chciałbym kilka myśli powiedzieć na temat tak pięknego wiersza, wiersza 8. Przeczytajmy go jeszcze raz. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale, mówi Pan. Das Haus Gottes bauen. Budować dom Boży. Dazu sind auch wir alle aufgefordert. Do tego i też my jesteśmy wszyscy powołani. Es gibt in Bezug auf das Bauen des Hauses Gottes im Neuen Testament zwei Aspekte. Jeśli chodzi o to budowanie domu Bożego pod punktem z kierunku widzenia Nowego Testamentu, to możemy to widzieć w dwóch aspektach. Der eine Aspekt ist, dass der Herr Jesus dieses Haus baut. Jednym z tych aspektów to jest to, że to Pan Jezus ten dom buduje. Das haben wir zum Beispiel in Matthäus 16. O tym czytamy na przykład w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale. Wo der Herr Jesus sagt, auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen. Gdy Pan Jezus mówi, na tej skale ja zbuduję moje zgromadzenie. Da ist er der Bauende. To On jest tym budującym. Die Versammlung als das Haus Gottes, was durch den Herrn Jesus gebaut wird. I to zgromadzenie, jako ten dom Boży, które jest budowane przez Pana Jezusa. Finden wir dann auch noch im Petrusbrief. Mamy też opisane w liście Piotra, wo nur lebendige Steine aufgebaut werden. Tam, gdzie tylko żywe kamienie są dokładane. Immer wenn wir im Neuen Testament die Seite Gottes haben, vom Bauen, jeśli chodzi o Nowy Testament, gdy widzimy tam rzecz budowania i to patrząc od strony Bożej, dann ist alles vollkommen. To wszystko to jest w tym dziele doskonałe. Aber es gibt auch den anderen Aspekt, ale również też i jest inny aspekt, dass wir an dem Hause Gottes bauen. Że to i my przy tym domu Bożym budujemy. Das finden wir vor allem in Ebay. I to przede wszystkim znajdujemy w pierwszym liście do Koryntian, trzeci rozdział. Bo Paulus sagt, dass er als ein weiser Baumeister den Grund gelegt hat. Gdy Paweł mówi, że on jako mądry budowniczy założył fundament. Welcher ist Jesus Christus? Którym jest Jezus Chrystus. Und dann sagt er, ein jeder sehe zu, wie er darauf baut. I potem on do tego dodaje, a każdy niech patrzy, w jaki sposób na nim buduje. Also wir alle bauen an dem Hause Gottes. A więc my wszyscy budujemy przy tym domu Bożym. Plus wenn der Aspekt des menschlichen Bauens in der Schrift vor uns gestellt wird. Ale jeżeli jest nam przedstawiony ten aspekt ze strony ludzkiej budowania domu Bożego, dann sehen wir, dann kann man gut bauen, to widzimy, że można dobrze budować mit gutem Material, stosując dobry materiał, gold, silber und edelsteine, stosując złoto, srebro i kosztowne kamienie. Man kann aber auch mit schlechtem Material bauen. Ale również można budować złym materiałem, mit Holz, Heu und Stroh, używając drewna, siana i słomy. Und man kann sogar den Bau zerstören. I nawet można zniszczyć tą budowę. Diese drei Aspekte haben wir in 1. Korinther. I takie trzy aspekty mamy przedstawione w pierwszym liście do Koryntian, trzeci rozdział. Mit gutem Material bauen heißt die Grundsätze des Wortes Gottes zu beachten. Budować dobrym materiałem to oznacza, aby poważać wszystkie zasady zawarte w Słowie Bożym.
Sobald ich aber menschliche Verordnungen hineinbringe in das Haus Gottes. Ale jak tylko ja zacznę wprowadzać ludzkie zarządzenia do domu Bożego, dann baue ich mit schlechtem Material. To zaczynam budować złym materiałem. Und wenn ich gar falsche Lehren bringe, a jeśli bym zaczął wprowadzać fałszywe nauki, dann zerstöre ich. To wtedy będę burzył. Jetzt könnte man sagen, ja, dieses Bauen am Hause Gottes, das sind doch sicher nur die Brüder, die sprechen hier vorne. I teraz może ktoś pomyśleć, że ta czynność budowania domu Bożego to jest rzecz braci, którzy tutaj za pulpitem przemawiają. Das ist überhaupt nicht so. Ale tak w ogóle nie jest. Ich denke, dass hier vielleicht manche sitzen. Ja myślę, że tutaj niektórzy tacy siedzą, die durch ihre Mutter zum Glauben, którzy przez swoją matkę przyszli do wiary. Durch das, was sie von ihrer Mutter gehört haben als kleine Kinder. Przez to, co oni od swojej mamusi jako małe dzieci słyszeli. Ich bin davon überzeugt, dass viele Kinder gläubiger Eltern gerade durch das, was sie von der Mutter gelernt haben, schon an Jesus gekommen sind. Ja jestem przekonany, że wiele dzieci Bożych, akurat właśnie przez to, co oni słyszeli od swojej mamusi, mogło uwierzyć. Und hier sind sicher auch am Ort in Katowice oder in Orczesze alte Schwestern. I z całą pewnością tutaj na miejscu w Katowicach czy w Orzeszu są i starsze siostry, vielleicht Witwe, może wdowy, die vielleicht viel Zeit zum Beten, które może mają wiele czasu do modlitwy. Die alle Geschwister des örtlichen Zeugnisses mit betendem Herzen tragen. Które noszą wszystkich wierzących miejscowych zgromadzeń na modlących sercach. Ich weiß aus Esslingen, wo ich herkomme. A ja wiem z miejscowości Esslingen, skąd pochodzę, dass unsere Beterinnen die alten Schwestern sind. Że naszymi modlicielami to są te starsze siostry. Die, wo man sagt, sie haben sonst keine Aufgabe mehr, die haben hier keinen Mann mehr, aber das tun sie. O których można by powiedzieć, że one nie mają innych obowiązków, nie mają już swojego męża, to one jednak właśnie to czynią, modląc się. Was meint ihr, was diese alten Schwestern im Hause Gottes machen? One jednak wiele przydają przy budowie tego domu Bożego. Als der Jesus geboren wurde, gab es auch so eine alte Schwester. Gdy Pan Jezus się narodził, również była taka stara siostra. Die Hanna im Tempel. To była ta Anna ze świątyni. Das war auch so eine alte Schwester. To też jest właśnie taka starsza siostra. Die viel, die sehr, sehr nützlich. Która była bardzo, bardzo pożyteczną. Und wenn wir einmal Römer 16 lesen. A gdy sobie przeczytamy 16 rozdział Listu do Rzymian, die Grüße des Apostel Paulus an einzelne Geschwister. I przeczytamy tam pozdrowienia skierowane apostoła Pawła do pojedynczych osób. Da ist von einer Schwester die Rede. To tam jest mowa o takiej siostrze, der Apostel Paulus das Zeugnis ausstellen kann. Której apostoł Paweł mógł wystawić świadectwo, dass sie viel gearbeitet hat, że ona wielce pracowała w Panu. Na, das hängt gar nicht vom Geschlecht ab. Nie, to w ogóle nie jest zależne od płci. Das hängt gar nicht davon ab, ob man einen öffentlichen Dienst tut oder nicht. To nie jest zależne od tego, czy ktoś czyni taką oficjalną, jawną dla wszystkich służbę. Wir alle können, soweit wir Kinder Gottes sind, arbeiten am Bauen des Hauses Gottes. Jak tylko jesteśmy dziećmi Bożymi, to wszyscy możemy współpracować przy budowaniu domu Bożego. Wir waren gestern. Wczoraj byliśmy w Stradomie. Und ich weiß, da sind aus einer Familie, die ganz in der Welt war. I wiemy o tym, że tam są tacy, którzy przyszli do zboru całkowicie ze świata. I z jednej z takich rodzin, która miała 8 dzieci, w międzyczasie już 6 z tych dzieci uwierzyło.
Mit einer Person fing es an. A rozpoczęło się to od uwierzenia jednej osoby. Und die hat dann ihre Geschwister, eine nach dem anderen kam zum Glauben. A następnie rodzeństwo tej osoby jedno po drugim uwierzyło. Bauen am Hause Gottes. To jest właśnie budowanie przy Domu Bożym. Auch ihr Jungen, ihr könnt einmal ein Traktat eurem Mitschüler geben, der neben euch sitzt. Również i wy, młodzieży, możecie podarować traktat uczniowi i koledze, który siedzi obok was, w waszej ławce. Ihr könnt für den, der neben euch in der Schulbank sitzt, beten. Wy możecie również i modlić się za tym, który siedzi obok w waszej ławce. Dass er den Herrn Jesus findet. Aby on też znalazł Pana Jezusa. Ich habe das einige Male erleben dürfen in meinem Leben von Schülern und von Studenten. Ja w przeciągu mojego życia kilkakrotnie mogłem to przeżywać, również w związku z moją osobą, jak też i z osobą innych studentów, którzy przyszli do Pana Jezusa. Ob du jung oder alt bist, du kannst mithelfen zu bauen am Hause Gottes. Obojętnie, czy jesteś młodym, czym ty możesz pomagać przy budowaniu Domu Bożego. Sie sollten auf das Gebirge gehen. I tu czytaliśmy, że oni mieli pójść w góry. Da sollten sie das Holz holen. Stamtąd oni mieli sprowadzić drzewo. Ich lasse mich das einmal so praktisch anwenden. I chciałbym to teraz tak praktycznie zastosować. Der Herr Jesus ist oft auf einen Berg gegangen. Pan Jezus też często chodził na jedną górę. Warum ist der Herr Jesus öfters auf einen Berg gegangen? Dlaczego Pan Jezus często wychodził na tę górę? Ab und zu lesen wir es. Od czasu do czasu czytamy o tym. Zu beten. Po to, aby się modlić. Ich möchte das einmal so vergleichen. Das Gehen auf den Berg, das ist Beten. Chciałbym to z tym porównać, że właśnie pójście na tą górę, to oznacza modlenie się. Auf dem Berg ist man gleichsam Gott näher. Bo można tak powiedzieć, że kto jest na górze, to jest jak gdyby bliżej Boga. Man sucht das Angesicht Gottes. Poszukiwać należy tego oblicza Bożego. Es wäre natürlich viel bequemer gewesen, die Bäume im Tal zu fällen. Naturalnie byłoby o wiele wygodniej, aby ścinać drzewa, które były w dolinie. Auf den Berg zu steigen ist Anstrengung. Wdrapywać się pod górę, to wymaga wysiłku. Und die sind nicht auf den Berg gestiegen, weil sie Urlaub hatten und eine schöne Bergbesteigung machen wollten. A oni nie wdrapywali się na te góry, bo akurat mieli urlop i chcieli sobie zrobić wędrówkę górską. Die hatten eine Säge und Beil und Arbeitszeug dabei. Oni mieli ze sobą piłę i mieli siekierę i inne narzędzia do pracy. Und das kostete erstmal Anstrengung, überhaupt auf den Berg zu kommen. I najpierw musieli włożyć wiele wysiłku w to, aby wdrapać się na tą górę. Und wenn sie dann oben waren, dann fing die Arbeit erst an. I jak doszli do góry, to dopiero wtedy zaczynała się właściwa praca. Es ist nicht für manchmal für uns Jüngere zumindest auch eine Anstrengung, Zeit zum Gebet zu finden. Czy również i dla nas młodych nie jest to właśnie wielkim wysiłkiem, aby znaleźć chociaż trochę czasu na modlitwę? Der Teufel hat viele, viele Dinge. Diabeł daje nam wiele różnych rzeczy. Womit er uns vom Gebet abhält. Którymi on chce nas powstrzymać od modlitwy. Und es bedarf manchmal einer gewissen Anstrengung. I czasami to oznacza, że musimy ze samego siebie włożyć wiele wysiłku, diesen Ort aufzusuchen. Aby znaleźć takie miejsce modlitwy. Und wenn wir dann dort sind, a gdy już tam będziemy, in der Stille vor dem Herrn, tam w cichości przed Panem, dann beginnt die Arbeit. To wtedy dopiero zaczyna się właściwa praca. Gebetsarbeit. Praca modlitewna. Ich habe neulich in einem Kalenderzettel, glaube ich, gelesen. Niedawno, zdaje się, czytałem to na jednej z kartek kalendarza. Da ist ein Bruder heimgegangen. Jeden z braci odszedł do Pana. Und er wurde von dem Begräbnisinstitut fertig gemacht für den Sarg. Zakład pogrzebowy przygotował go na pogrzeb już z trumną. Und er Mann, der das dort machte, fragte nachher Angehörige. I człowiek, który tymi sprawami się zajmował, zapytał się członków rodziny. Was für einen Beruf hat dieser Verstorbene ausgeübt?
Jaki zawód ten zmarły wykonywał? Er dachte, das sei ein Fliesenleger gewesen oder so. On myślał, że to jest człowiek, który układał kafelki. Wisst ihr, warum der das dachte? Czy wiecie, dlaczego on o tym tak myślał? Ja gesagt, so was habe ich noch nie gesehen. On powiedział, jeszcze nigdy w życiu coś takiego nie widziałem. Solcher noch Hornhaut an den Knien. Gdyż ten człowiek miał tak zgrubiałą skórę na kolanach. Aber dieser Bruder hat überhaupt gar keinen Beruf ausgeübt, der wo er auf den Knien arbeiten musste. Ale wiecie, ten brat nie wykonywał nigdy zawodu, który by wymagał od niego klęczenia. Das war ein Mann des Gebets. Nie, on był mężem modlitwy. Es ist Arbeit. Tak, to jest praca. Und gerade auch wir Brüder, die wir uns im Wort verwenden lassen. A szczególnie my, bracia, którzy dajemy się używać w głoszeniu słowa, to musimy na jedną sprawę zwrócić uwagę, że usługiwanie przy głoszeniu słowa i trwanie w modlitwie i wybrali osoby na diakonów, którzy się tym zajęli. Da sagen sie, wir aber wollen. To oni wtedy powiedzieli, ale my chcemy im Gebet trwać w modlitwie und im Dienst des Wortes verharren. I w usłudze przy Słowie Bożym. Ach, mit dem einen. I teraz zwróćmy sobie uwagę na tą kolejność. Auf das Gebet. Idźcie w góry. Seht ihr, und dort bekommt man auch das richtige Baumaterial. Ale również i tam w górze my pozyskujemy ten właściwy materiał budowlany. In der Stille vor dem Herrn. Tam w cichości przed Panem. Empfangen wir das Baumaterial, was gut ist zum Bau. To my otrzymujemy ten materiał, który będzie dobry i przydatny do budowy. Dort sollten Sie das Holz holen. Tak, stamtąd oni mieli sprowadzić drewno. Nicht in der Nähe. Nie tam na nizinach. Und dann noch etwas. I jeszcze coś. Jetzt komme ich aber zurück zu dem ersten Tempel, den Salomon gebaut hat. Teraz wróćmy w myślach do tej pierwszej świątyni, którą zbudował Salomon. Das war eine ganz moderne Baustelle. To było bardzo nowoczesne miejsce budowy. Das war einmalig für die damalige Zeit. To było rzeczą niespotykaną w tamtejszych czasach. Das war nämlich schon ein fertiges Bau. Gdyż była budowa z gotowych elementów. Auf dem Tempelplatz in Jerusalem. Tam na miejscu budowy tej świątyni w Jerozolimie. Da hat man keinen Meißel gehört. Tam nie słyszano uderzenia jakiegoś metalowego narzędzia. Da wurden keine Steine geklopft. Tam nie ociosywano kamieni. Das war alles im Steinbruch geschehen. Wszystko to było przygotowane w kamieniołomach. Dort waren die Steine zubehauen worden. Tam były dostarczone już gotowe kamienie. Fix und fertig. Całkowicie gotowo obrobione. Und auf dem Tempelplatz wurden sie nur noch aufeinander gestellt. I na miejscu budowy świątyni te kamienie tylko układano jeden na drugim. Die passten haargenau. One już co do włosa pasowały. Das war ein ganz moderner Baustil. To był całkowicie nowoczesny styl budowy. Da hat uns das etwas zu sagen. I czy to ma nam coś do powiedzenia? Wenn wir hier zusammenkommen, że jeżeli my tutaj razem się zgromadzamy, wenn wir schied ein gewisses bauen, to też odbywa się pewnego rodzaju budowanie. Aber das Baumaterial, ale ten materiał budowlany, das können wir hier zubauen, nie możemy dopiero przygotowywać na tym miejscu budowy tutaj. Weißt du, du kannst hier nicht über einen Gegenstand sprechen. Wiesz, nie mógłbyś przecież omawiać jakiegoś przedmiotu rozważania na temat jakiegoś miejsca biblijnego, którego jeszcze nigdy w życiu sam nie przeczytałeś. Nie, tak nie może się dziać. Natürlich kommen wir auch nicht um das, was wir am Abend vorher erarbeitet haben. Naturalnie również i też nie przychodzimy, aby tutaj przynieść to, co żeśmy poprzedniego wieczoru przerobili. I od razu chcemy zbudować w tą budowę następnej niedzieli. Nie, my musimy tę sprawę zostawić Panu. Ale pracować należy w domu, przygotowywać. W domu musimy ten materiał, te rzeczy przygotowywać. Damit Gott dann zu seiner Zeit
den oder den Stein nehmen kann und hinsetzen kann, wo er hingehört. Aby Bóg w odpowiednim i swoim czasie mógł ten albo inny kamień wziąć i użyć do tej budowy, zastosować go. Das zu dem Vers 8. Ich finde er sehr ermutigend. I myślę, że te wszystkie uwagi co do wiersza 8 były wielce zachęcające. Noch, ja, wir hatten eigentlich nur den ersten Teil, dann heißt es noch, wenn Sie das Haus bauen, so würde Gott wohlgefallen daran haben. I tak żeśmy rozważali dopiero pierwszą połowę tego wiersza, a w drugiej czytamy, że gdy oni rzeczywiście tak postąpią, to Bóg upodoba sobie ten dom. Und verherrlicht. I on tam będzie uwielbiony. Willst du das Wohlgefallen Gottes haben? Czy ty chciałbyś również i znaleźć upodobanie Boże? Dann habe eine Liebe für das Haus Gottes. To miej miłość do domu Bożego. Für die Christen. Do zgromadzenia. Und sag, Herr Jesus, kannst du mich irgendwie brauchen? I powiedz, Panie Jezu, czy chciałbyś mnie w jakikolwiek sposób użyć, mitzuhelfen, aby współpomagać zu bauen am Hause Gottes. Przy budowie tego domu Bożego? Dann wird er wohlgefallen daran. I wtedy on upodoba sobie go. Und verherrlicht wird. I ukaże się w nim w chwale. Wie kam diese Botschaft? W jaki sposób to poselstwo było przekazane? Haben die vielleicht gesagt, hör mal, Herr Guy, was fällt dir eigentlich ein, uns unseren Herzenszustand zu beurteilen? Przepraszam, nie przekazane, tylko przyjęte. Czy oni powiedzieli, Ageusz, co ty sobie myślisz? Czy ktoś dał ci prawo, aby oceniać nasze stany serca? Kannst du uns reingucken? Czy ty jesteś w stanie do naszego wnętrza spojrzeć? Du weißt doch, da ist ein Verbot des Königs in Babel. Przecież ty dobrze wiesz, że dalej obowiązuje zakaz króla babilońskiego w budowie. Was klagst du uns eigentlich an? Dlaczego ty nas o to oskarżasz? Kannst du nicht verstehen, dass wir auch für unsere Häuser mal besorgt sein müssen? Czy ty nie jesteś w stanie zrozumieć, że my powinniśmy też być zajęci, zatroskani tym, aby zająć się własnymi domami? Hören wir ein solches Wort? Czy my takie słowa tutaj czytamy? Nein, wir hören etwas ganz anderes. Nie, my tutaj czytamy całkiem inne słowa. In Vers 12 lesen wir. Gdyż wiersz, sie hörten auf die Stimme Jehovas ihres Gottes. Oni wysłuchali głosu Pana swojego Boga und auf die Worte des Propheten Haggai. I słów proroka Ageusza. Sagen wir vielleicht manchmal, czy czasem i my nie mówimy, was ist die Ansicht von dem Bruder? Ach, to są takie mniemania tylko braci. Der sieht das also. Albo tego tylko brata, który to tak akurat widzi. Und der meint, er müsse uns das immer sagen. I on sobie wyobraża, że zawsze nam musi to samo powtarzać. Vielleicht gibt es ab und zu Brüder. Może zdarzają się od czasu do czasu tacy bracia, die sind nur am Schimpfen, którzy tylko narzekają. Wir werden übrigens hier bei dem Prophet Haggai sehen. Ale tak poza tym, to tutaj w tej księdze proroka Ageusza będziemy widzieli, dass das nicht die Weise Gottes ist. Że to nie był sposób działania Bożego. Ermahnt. Bóg napomina. Und diese erste Botschaft ist eine Ermahnung. I te pierwsze poselstwo przekazane przez Ageusza było napomnieniem. I to jest poważne słowo. Ale drugie poselstwo, tam wtedy będziemy widzieli, to jest poselstwo ku zachęcie. Tam te serca zostały rozgrzane i w ruch do ruchu zachęcone. Tak, taki jest sposób działania Boga. Immer nur Vorhaltungen machen, das macht wirklich Mürbe. Jeśli ktoś tylko i wyłącznie ciągle ma zarzuty, to zniechęca. Aber alles nur schönreden nützt auch nichts. Ale również jeśli ktoś tylko chce wszystko pięknie mówić, to też nic nie pomaga. Und wenn der Herr uns seine Ermahnung gibt, a jeśli Pan daje nam jakieś napomnienie, dann lasst uns nicht unseren Nachbarn angucken, to my wtedy nie chcielibyśmy spoglądać na naszego sąsiada und denken, der hat das auch nötig, i myśleć sobie, to właśnie on potrzebuje. Ale chcielibyśmy wtedy sobie samemu powiedzieć, ach Panie, Ty chcesz coś do mnie przekazać. Hier,
die Führer des Volkes. Tutaj oglądamy tych przywódców tego ludu. Und das Volk selbst. I cały lud. Sie nahmen die Worte an. Oni przyjęli wszystkie te słowa. Das ist eine Gnade, die sie hatten. Jest to wielka łaska, dass sie die Worte annahmen. Że oni przyjęli te słowa. Und sie haben sich das nicht nur angehört und gesagt, ja, das ist wirklich so. Ale też i oni nie tylko to, że posłuchali i przytaknęli, tak, tak, to jest takie, jak ty mówisz. Wir müssen uns wirklich ändern. I rzeczywiście musimy się zmienić. Und dann sind sie nach Hause gegangen. I wtedy poszli do domu. Und nach zwei Tagen war das alte Lied. I po dwóch dniach wszystko powróciło do starego porządku. Nein, das haben sie sich wirklich zu Herzen genommen. Nie, oni sobie to rzeczywiście wzięli do serca. Und haben angefangen. I rozpoczęli działanie. Und als Gott das sah, i gdy Bóg to widział, hat er sofort ihm eine Sache zurufen lassen. To natychmiast rozkazał, aby przekazana im została następna rzecz. Ich bin mit euch. Ja jestem z wami. Was war da noch das Gebot, das Verbot des Königs? I cóż tutaj znaczył ten nakaz tego króla? Gott war mit ihnen. Bóg był z nimi. Und sie fingen an zu bauen. I oni rozpoczęli budowę. Lass mich noch ganz kurz einen Gedanken zu einem Wort sagen, was wir in Vers 12 haben. I teraz spójrzmy jeszcze na wiersz 12. Chciałbym powiedzieć kilka myśli. Wir lesen dort: Und der ganze Überrest des Volkes. I tu czytamy takie słowa, że cały lud. Cała reszta ludu w środku tego wiersza. Überrest, was ist das? Co to znaczy cała reszta ludu? Ja, das waren eben nur noch 50.000. Mianowicie to było tylko właśnie tych 50 tysięcy, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt haben. Którzy wrócili z tej niewoli. Ihr wisst sicher, als das Volk Israel in der Wüste gezählt wurde, zu Beginn der Wüstenreise. Wiecie o tym, jeśli lud izraelski na początku tej podróży przez pustynię był policzony, to byli liczeni tylko ci mężowie, którzy byli zdatni do noszenia broni. Da waren aus den 12 Stämmen, der Stamm Levi noch gar nicht dazu gezählt, aus den 12 Stämmen, to wtedy z tych, policzono z tych 12 pokoleń, wehrfähige Männer. Tych mężów, którzy byli zdatni do noszenia broni, über 600.000. Policzono ponad 600 tysięcy mężów. So dass wir sicher annehmen können, dass das ganze Volk über 2 Millionen Menschen war. Także możemy z całą pewnością przyjąć, że cały lud izraelski to była rzesza ponad 2 milionów ludzi. Als sie aus Ägypten auszogen. To było wtedy, gdy wychodzili z Egiptu. Und als sie dann ins Land kamen, waren sie etwa noch genauso viel. A gdy wchodzili do obiecanego kraju, to z całą pewnością mniej więcej tyle samo ludzi wchodziło. Denn sie wurden am Ende der Wüstenreise noch einmal gezählt. Bo pod koniec podróży po pustyni oni jeszcze raz byli policzeni. Und da hat sich die Gesamtzahl der wehrfähigen Männer kaum geändert. I wtedy ta liczba tych mężów, którzy są zdatni do noszenia broni, się zmieniła. Und dann können wir sicher annehmen, dass das Volk im Land dann gewachsen ist an Zahl. I z całą pewnością możemy też i to przyjąć, że ten naród w latach przebywania w ziemi obiecanej na pewno się pomnożył. A teraz wróciło 50 tysięcy. A nie wróciło tutaj 50 tysięcy mężów zdatnych do noszenia broni? Nie, wróciło w sumie 50 tysięcy ludzi. Kinder, Männer, Frauen, alle. 50.000, nicht ganz mal. Dzieci, niewiasty, mężczyźni, wszystkich razem 50 tysięcy. Ein Überrest. To była resztka. Geschwister, wir sind auch ein Überrest. Tak, bracia i siostry, my też jesteśmy taką resztką. Ein kleiner Teil. Jesteśmy małą cząstką. Es gibt noch mehr Kinder. Jest jeszcze wiele innych dzieci Bożych. Es gab noch mehr als diese 50.000 Juden. Przecież było o wiele więcej niż tych 50 tysięcy Żydów. Wo waren denn die? A gdzie oni wszyscy byli? Die waren in Babel. Oni wszyscy pozostali w Babilonii. Die hatten da Häuser gebaut.
Oni sobie tam domy pobudowali. Oni powiedzieli, przecież my nie będziemy wracali do Izraela. Uns geht's doch hier gut. Nam tutaj się dobrze powodzi. Wir sollen hier unsere Häuser lassen und da die Trümmerhaufen wieder aufbauen. Jakże to mamy opuścić swoje domy i pójść tam odbudowywać wszystko z tych gruzów? Kein Interesse. Nie mamy zainteresowania. I pozostali w Babilonii. Nur wenige kamen zurück. Tak, tylko ta garstka wróciła z powrotem. Was kennzeichnet den Überrest? A czym się charakteryzowała ta resztka? Er ist sich bewusst, dass er nur ein Überrest ist. Oni byli tego świadomi, że są tylko resztką. Wir sind nicht das ganze Volk Gottes. My nie jesteśmy całym ludem Bożym. Dem Herrn sei Dank, es mehr Gläubige. Również i my też nie, bo dzięki Panu jest o wiele więcej innych wierzących. In Katowice als die hier im Raum. O wiele więcej innych wierzących jest w Katowicach niż ci, którzy w tej chwili siedzą na tej sali. Aber wir wollen zurückkommen zu dem. Ale my chcemy wrócić do tego, wo die Grundsätze Gottes gelten. Do tego miejsca, w którym obowiązują zasady Boże. Wir wollen den altar an seiner Stelle wiederholen. Chcielibyśmy mieć to pragnienie, aby ten ołtarz był odbudowany na swoim dawnym miejscu. Das ist der Platz der Anbetung. Aby to działo się na tym miejscu uwielbienia. So wie Gott ihn gewollt hat. W taki sposób, jak sobie to Bóg życzył. Dort wollen wir sein. Tam chcielibyśmy być. In dem Bewusstsein, dass wir wenige sind. Ale będąc w świadomości, że jest nas garstka. In dem Bewusstsein, dass wir schwach sind. W tej świadomości, że jesteśmy słabi. Ale z tym życzeniem w sercu, aby jemu w pełni i całkowicie być posłusznym. Miałem taką nadzieję, że będziemy mogli wspólnie rozważyć całą księgę proroka Ageusza. Ale myślę, że jednak nie damy rady. Wir kommen nun zu der zweiten Botschaft des Propheten Hagai. I teraz przejdźmy do tego drugiego poselstwa przekazanego przez proroka Ageusza. Diese Botschaften sind genau mit dem Datum festgelegt, an dem sie gesprochen wurden. Wszystkie te poselstwa są zaopatrzone w datę, w której one były wypowiedziane. Die erste, die wir betrachtet haben, pierwsze poselstwo, które żeśmy już rozważali, war am ersten Tag des sechsten Monats im zweiten Jahre des Königs Darius. Zostało wypowiedziane drugiego roku króla Dariusza w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tegoż miesiąca. Und die zweite, die wir jetzt hören, ist im siebten Monat, am 21. des Monats. A drugie, które teraz chcemy rozważać, było wypowiedziane w siódmym miesiącu, 21. dnia miesiąca. Ich will mal einen kleinen Hinweis geben für solche, die die Schrift studieren. Chciałbym teraz podać krótką wskazówkę dla wszystkich tych, którzy studiują pismo. Lest einmal die Feste Jehovas und schaut einmal, welcher Tag das ist, der 21. des 7. Monats. Das ist meine Hausaufgabe. Przeczytajcie sobie w domu te miejsca dotyczące wszystkich świąt pańskich i spójrzcie, jakie znaczenie ma właśnie ten 21 dzień 7 miesiąca. Das ist 3. Mose 23, die Feste Jehovas. Jest to zapisane w 3. Mojżeszowej w 23 rozdziale. W diesem Tag also kommt diese zweite Botschaft. I właśnie w tym dniu było wypowiedziane te drugie poselstwo. Sie richtet sich wieder an die beiden Führer und den gesamten Überrest. Te poselstwo kieruje się do tych dwóch przywódców i do resztki tego ludu. Und vor allem an solche alten Israeliten. A przede wszystkim do takich starszych Izraelitów, die Wegführung in die Gefangenschaft noch erlebt hatten, którzy przeżyli jeszcze uprowadzenie w niewolę, und die noch den ersten Tempel des Gott. I którzy znali jeszcze pierwszą świątynię, tą świątynię Salomona. Denn diese Alten, gdyż ci starcy,
die den ersten Tempel gekannt hatten, którzy znali tą pierwszą świątynię, standen in einer Gefahr. Oni byli w wielkim niebezpieczeństwie, in der Gefahr entmutigt zu sein. Byli w niebezpieczeństwie popaść w zniechęcenie. Und zwar entmutigt, weil das, was sie jetzt machten, mianowicie z tego powodu, by mogli być zniechęceni, że patrząc na to, co teraz było budowane, in ihren Augen wie nichts war. Ta rzecz wydawałaby się w ich oczach jako nic. Der Tempel Salomos war ein prachtvolles Haus. Gdyż świątynia Salomona była wspaniałym domem. Innen vollkommen vergoldet. I wewnątrz całkowicie pokrytym złotem. Dieser Tempel Salomos war auch recht groß gewesen. Również i ta świątynia Salomona była też i dość wielkim budynkiem. In den Tagen Salomos war das Volk Israel in der Blüte ihrer Zeit gewesen. Gdyż w dniach panowania króla Salomona ten lud izraelski znajdował się akurat właśnie w największym rozkwicie. Salomo war sehr, sehr reich gewesen. I Salomon był bardzo, bardzo bogaty. Das Silber wurde geachtet wie Steine. A srebro za jego czasów było uważane jako kamienie. Und dieser Tempel, den Salomo ausbauen ließ, oder gebaut hatte, trug alle Kennzeichen dieses Reichtums. I ta świątynia, którą Salomon zbudował, nosiła na sobie wszelkie odznaki właśnie tego wielkiego bogactwa. Das, was sie da gerade bauten. A to, co oni akurat teraz budowali, ach, was war denn das? Jakież to było mizerne. Als sie den, in Esra wird das schon berichtet, als sie den Grundstein legten. Już w księdze Esdrasza jest to opisane, gdy oni położyli ten kamień węgielny. Da freuten sich die Jungen. To młodzi wszyscy się cieszyli. Sie hatten den Tempel Salomos nie gesehen. Oni nigdy nie widzieli w życiu swoim tej świątyni Salomona. Sie waren glücklich, dass jetzt sie einen Tempel bauen konnten. Oni byli szczęśliwi z tego, że teraz mogli oni budować świątynię pańską. Aber die Alten, die Vergleichsmöglichkeit hatten. Ale ci starsi, którzy mieli te możliwości porównawcze, die sahen, wie wenig das war, was da entstand. Oni widzieli, jak było nieznaczną rzeczą to, co teraz powstawało. Die haben geweint. Oni płakali. Wer war nun schon, oder die Alten? I kto z nich był duchowy? Ci młodzi czy ci starsi? Ich denke, beide Empfindungen waren recht. Ja myślę, że obydwa uczucia były usprawiedliwione. Wir wollen einmal den Unterschied zwischen dem salomonischen Tempel und dem Tempel, der jetzt entstand, aufzeigen. I chciałem teraz pokazać te różnice, jakie istniały pomiędzy tą świątynią Salomona a tą świątynią, która teraz powstawała. Eins hatte ich schon gesagt, dieser war sehr viel kleiner. Jedno już powiedziałem, że ta świątynia była o wiele, wiele mniejsza. Zweitens war sehr viel weniger prachtvoll. Po drugie, ona nie miała takiej piękności, takiej wspaniałości. Sie hatte nicht so viel Gold wie ein Salomon. Oni przecież nie posiadali takiej ilości złota jak Salomon. Kyros hatte ihnen einiges mitgegeben. Wprawdzie Cyrus niejedną rzecz im podarował. Aber das war nicht zu vergleichen mit der Menge Gold, die ein Salomon besaß. Ale to było nieporównywalnie mało w stosunku do tej ilości złota, jaką posiadał Salomon. Aber das waren mehr äußere Unterschiede. Ale to były takie zewnętrzne różnice. Ein geistliches Auge sah noch einen viel gravierenderen Unterschied. Gdyż oko duchowe widziało jeszcze o wiele bardziej znaczącą różnicę. Das Wichtigste des Tempels war nicht mehr. Gdyż tej najważniejszej części tej świątyni tam nie było. Ist ihr auch, was ich meine? Czy wiecie, co mam na myśli? Bundeswehr. Nie było tej skrzyni przymierza. Jej już nie było. Sie war der Mittelpunkt des Tempels gewesen. Ona była tym punktem centralnym świątyni. Die Bundeslade war im Thron Gottes.
Tak, ta skrzynia przymierza była tym tronem Bożym. I jej już nie było. Das war ein gewaltiger Unterschied. I to była potężna różnica. Und noch etwas. I jeszcze coś oprócz tego. Das wussten sie jetzt noch. Oni jeszcze o tym nie wiedzieli. Es würde noch einen Unterschied geben. Bo będzie jeszcze jedna różnica. Und er ist noch ernster. I która jest jeszcze bardziej poważna. In dem Tempel Salomos, als er fertig gebaut war. W tej świątyni Salomona, którą on zbudował, kam die Shechina, die Wolke der Herrlichkeit der Gegenwart Gottes. Wstąpił ten obłok jako znak tej obecności Bożej na świątynię. Ebenso wie in die Stiftshütte. Dokładnie tak samo jak i na ten namiot zgromadzenia na pustyni. Dann lesen wir im Propheten Ezechiel, wie die Herrlichkeit der Tempel weicht. Ale my czytamy w proroku Ezechielu, że ta chwała Boża odstąpiła od tej świątyni. Bevor der Tempel durch Nebukadnezar zerstört wurde. I to stało się przed tym, jak Nebukadnezar zburzył tę świątynię. Die Wolke der Herrlichkeit Gottes auf die Schwelle des Hauses trat. I gdy ten obłok tej chwały Bożej wstąpił na próg tego domu Bożego, und sich dann weiter entfernt. I dalej później się oddalił od świątyni. Als dieser Tempel fertig war. I gdy ta świątynia była już wybudowana, man kann das im Buche Esra nachlesen. To można o tym przeczytać w księdze Esdrasza. Da ist diese Wolke der Herrlichkeit nicht hinein. Tam ten obłok chwały Bożej on nie stąpił. Das war ein gewaltiger Unterschied. To była potężna różnica z poprzednią świątynią. Von dem wussten sie hier. O tym to oni jeszcze w tym momencie nic nie wiedzieli. Es gab schon einen Unterschied zwischen dem Tempel Salomos und diesem. Już wprawdzie były różnice pomiędzy tą świątynią Salomona i tą świątynią. Und doch sagt Gott. A jednak Bóg powiedział. Dieses Haus. Że ten dom. Das ist ein ganz bezeichnender Ausdruck. Jest to bardzo znaczące wyrażenie Boże. Ich möchte auf Vers 3 hinweisen. Chciałbym wskazać na to w wierszu 3, 2 rozdział. Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? Dieses Haus. Ten dom. Das war kein neues Haus. A więc to nie był nowy dom. Das war immer noch dieses Haus. To był zawsze ten dom, ten sam dom. Die Versammlung Gottes in unseren Tagen. I to zgromadzenie Boże w naszych czasach. Sie hat nicht mehr die Herrlichkeit wie zu Pfingsten. Ono nie ma takiej chwały jak za czasów wstąpienia Ducha Świętego w Dzień Zielonych Świąt. Unter dem, was wir Menschen daraus gemacht haben. I to na skutek tego, co my ludzie żeśmy zepsuli. Aber es ist immer noch dieses Haus. Ale to jest dalej ten dom. Es ist immer noch die Versammlung Gottes. To jest dalej jeszcze zgromadzenie Boże. Das ändert sich nicht. I to się nie zmienia. Es bleibt das Haus, in dem Gott wohnt. Pozostaje to domem, w którym Bóg mieszka. Das ist eine Ermutigung, dieses Haus. I to jest właśnie zachęcające te słowa, ten dom. Ich habe einmal nachgeschaut in der Hilfe einer Computerkonkordanz. Sprawdzałem to za pomocą konkordancji komputerowej. Der Ausdruck dieses Haus, że to wyrażenie ten dom im ganzen Alten Testament, w całym Starym Testamencie jest używane tylko na określenie świątyni. An allen Stellen, wo es steht. Na wszystkich miejscach, gdzie te słowa są zapisane, auch vor allem im Buch der Chroniker, i przede wszystkim w Księdze Kroniki, meint immer den Tempel. To te określenie ma zawsze na myśli świątynię. Dieses Haus, der Ausdruck ist belegt für den Tempel. To określenie jest zarezerwowane tylko na określenie świątyni. Wir wollen jetzt einmal überlegen. I teraz my chcielibyśmy się zastanowić. Was unterscheidet die Versammlung des lebendigen Gottes in unseren Tagen? Co odróżnia to zgromadzenie tego Boga żywego z naszych dni? Von der Versammlung Gottes, wie sie am Anfang war. Od tego zgromadzenia Bożego, jakie było na początku. Zu Pfingsten, als sie begann.
Tam w dniu Zielonych Świąt, gdy rozpoczęło istnienie. Gibt es da auch Unterschiede? Czy też są jakieś różnice? Ja. Tak. Wir haben keine Apostel. Na przykład nie mamy apostołów. Am Anfang gab es Apostel. Na początku byli apostołowie. Die haben wir nicht. Tych już nie posiadamy. Wir haben keine von Aposteln angestellten Ältesten mehr. Nie posiadamy żadnych postanowionych przez apostołów starszych. Weil die Ältesten wurden durch die Apostel angestellt. W tamtych czasach starsi byli postanawiani przez apostołów. Wenn es keine Apostel mehr gibt, a więc jeżeli nie ma już więcej apostołów, dann ist auch niemand mehr da, der Älteste anstellen kann. To też i nie ma już kogoś takiego, który by mógł postanawiać starszych. Wir haben keine amtlichen Personen. A więc nie mamy już jakichś osób, które by piastowały urząd. Die ersten Christen hatten das. Pierwsi chrześcijanie posiadali coś takiego. Es gab das Amt des Apostels. Tak, był też ten urząd apostolski. Und das Amt der Ältesten. I urząd starszego. Das haben wir nicht. I tego my nie posiadamy. Das haben wir auch nicht. Czego jeszcze nie posiadamy? In den ersten Tagen der Christenheit gab es Wunderwirkungen des Geistes. W pierwszych dniach chrześcijaństwa były cudowne działania ducha. Zum Beispiel, dass sie in Sprachen redete. Na przykład to, że oni mówili językami. Dass Kranke geheilt wurde. I na przykład to, że oni uzdrawiali chorych. In einer Weise, wie es nicht einmal der Herr getan hat. I to czynili w taki sposób, jaki nawet sam Pan nie czynił. Dass nur der Schatten eines Apostels auf einen Kranken fiel und er geheilt war. I nawet taki, że tylko cień przechodzącego apostoła, padłszy na jakiegoś chorego, powodował jego uzdrowienie. Das haben wir auch nicht. My też tego posiadamy. Aber Geschwister, die Dinge, die ich jetzt bisher genannt habe. Ale bracia i siostry, te rzeczy, które dotychczas wymieniłem, sind nicht Dinge, die wir verloren haben. To nie są rzeczy, które żeśmy stracili. Es sind Dinge, die Gott nur für den Anfang gegeben hat. Gdyż są to rzeczy, które Bóg podarował tylko na czas początku. Darüber brauchen wir also nicht traurig sein, dass wir sie nicht mehr haben. I dlatego z tego powodu nie musimy być zasmuceni, że ich nie posiadamy. Gott hat sie nur für den Anfang gegeben. Bóg tylko podarował je na początek. Weil das Christentum etwas Neues war. Bo chrześcijaństwo było nową rzeczą. Hat Gott es durch Zeichen und Wunder bestätigt. To Bóg potwierdzał tą nową rzecz przez znaki i cuda. Aber heute ist das Christentum nichts Neues mehr. Ale dzisiaj chrześcijaństwo nie jest rzeczą nową. Und eine Sache, die einmal durch Wunder und Zeichen bestätigt wird, bestätigt worden ist, a rzecz, która przez znaki i cuda była potwierdzona, wird nicht fortlaufend durch diese Dinge bestätigt. Ta nie jest potwierdzana w sposób ciągły przez znaki i cuda. Wir sehen auch, dass zum Beispiel alle die großen Propheten, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, nie ein Wunder getan. Na przykład widzimy, że wszyscy ci wielcy prorocy, Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, oni nie uczynili ani jednego cudu. Und schon gar nicht die Propheten nach der babylonischen Gefangenschaft. A już w ogóle nie uczynili żadnego cudu wszyscy prorocy po tej niewoli babilońskiej. Nein, auch im Judentum lagen die Zeichen und Wunder am Anfang. Tak, również i w żydostwie te wszystkie znaki i cuda, one były, one działy się na początku. Ich weiß, dass es unter Elia und Elisa noch einmal Zeichen und Wunder von Gott gab. Wiemy również o tym, że za czasów życia Eliasza i Elizeusza też były znaki i cuda. Aber im Allgemeinen nicht mehr. Ale ogólnie mówiąc, było już. Nein, diese Dinge hatte Gott nur für den Anfang gegeben. Nie, te rzeczy Bóg podarował tylko na czas początku. Aber es gibt auch Dinge, die wir verloren haben wegen unserer Untreue. Ale również są rzeczy takie, które my żeśmy stracili z powodu naszej niewierności. Wir singen in einem Lied. My śpiewamy też w jednej pieśni. Und innerlich weine ich dann jedes Mal. I wewnętrznie zawsze płaczę, gdy to śpiewam. Jedności już nie można widzieć. Grzech i świat zagłuszył już niejedno serce.
O Panie, jak Ty bardzo jesteś zniesławiony. Es gibt Dinge, die wir vor uns. Tak, są rzeczy, które my żeśmy w sposób niewierny z nimi się obchodzili. Und die wir auch nicht mehr erhalten werden. I które już nigdy więcej nie otrzymamy. Es wird keine Einheit mehr unter den Kindern Gottes geben. Nigdy już nie będzie jedności pomiędzy dziećmi Bożymi. Was wir vor uns haben. Bo w czym my byliśmy niewierni, wird uns nicht mehr gegeben. Nie będzie już nam więcej podarowane. Geschwister, wenn die Alten damals geweint haben. Tak, bracia i siostry, jeśli ci starcy w tamtych czasach płakali, das sind Dinge, über die wir auch weinen. To te rzeczy, które wymieniłem, to też są rzeczy, z powodu których powinniśmy my płakać. Was Gott am Anfang gegeben hat. Bo to, co Bóg na początku podarował, das haben wir verloren. To my żeśmy wszystko stracili. Das haben wir veruntreut. My byliśmy niewiernymi. Und darüber sollen wir trauern. I z tego powodu nad tym powinniśmy boleć. Und doch sollen wir nicht nur trauern. A jednak nie tylko powinniśmy okazać boleść. Wir sollen bauen. My powinniśmy budować. Und das ist doch ein wunderbarer Zuspruch Gottes. I to jest cudowne przyrzeczenie Boże. Dann wird er verherrlicht werden. To on wtedy będzie uwielbiony. Auch in unseren Tagen. Również i w naszych dniach. Wird das bauen an diesem Hause. Przez tą budowę przy tym domu. Wenn die Herrlichkeit auch nicht mehr die war vom Anfang. Nawet jeżeli nie będzie już takiej chwały, jaka była na początku. Wurde Gott verherrlicht. To jednak Bóg będzie uwielbiony. Was wir tun in unseren letzten, in den letzten Tagen. A to, co my czynimy w naszych obecnych, ostatecznych czasach. Wenn es in Treue zum Herrn geschieht. I jeśli to się dzieje wszystko w wierności do Pana. Auf der Grundlage des Wortes Gottes. Na tym podłożu Słowa Bożego. In dem Bewusstsein, wie viel wir verloren haben. W tej świadomości tego, jak wiele żeśmy my stracili. Dann wird er wohlgefallen. To on będzie znajdował w tym swoje upodobanie. Er hatte den Blick dieses Überrestes. On skierował to spojrzenie tej powracającej resztki wstecz. Zurück auf die erste Herrlichkeit dieses Hauses. Wstecz na tą pierwszą chwałę tego domu. Und es ist immer wieder gut für uns in der Apostelgeschichte nachzulesen. I też i dla nas jest zawsze rzeczą dobrą, aby w Dziejach Apostolskich na nowo czytać, jak to było na początku. Aber Gott in seiner Gnade richtet den Blick nicht nur zurück. Ale Bóg w swojej łasce nie tylko wstecz kieruje nasze spojrzenie. Da hätten sie, mussten sie beschämt sein. Bo oni z tego powodu by musieli być zawstydzeni. Er sagt ihnen dann auch in dieser zweiten Botschaft, was sie haben. On również im tym drugim poselstwie proroka Ageusza pokazuje, co oni w nim posiadają. Wir wollen einmal diese zweite Botschaft ein wenig einteilen. I teraz to drugie poselstwo troszeczkę podzielmy. Der Vers 3 ist der Rückblick. Wiersz trzeci to jest spojrzenie wstecz. Mit der, die zu einer Traurigkeit führt. Jest to spojrzenie wstecz, które przywodzi nas w stan smutku. Die Verse 4 und 5 ist das, was Gott ihnen jetzt gibt. A wiersze 4 i 5 to jest to, co Bóg im teraz daruje. Das ist die Gegenwart. To jest czas obecny. Für sie damals. To znaczy dla nich w tamtych czasach. Und die Verse 7 bis 9 ist der Blick in die Zukunft. A wiersze od 7 do 9 to jest spojrzenie w przyszłość. Jetzt sind wir bei dem zweiten Abschnitt. I teraz przejdźmy do tego drugiego urywku. Was haben wir jetzt? Co my teraz posiadamy? Auch in unserem Tag. Również my w naszych czasach. Was hatten die Israeliten damals zur Zeit eines Zerubabel? Co wtedy Izraelici w tamtych dniach posiadali za czasu panowania Zerubabela? Sie sollten stark sein. Oni mieli być silni. Und arbeiten. I mieli pracować. Und jetzt nennt er drei Gründe. I teraz on wymienia tutaj trzy powody. Zu ihrer Ermutigung. Które miały służyć ich zachęceniu.
Den ersten finden wir am Ende von Vers 4. Pierwszy z nich znajdujemy pod koniec czwartego wiersza. Das hatte er vorher ihnen schon kurz einmal zugerufen. On już im wcześniej krótko na ten temat wspomniał. Ich bin mit euch. Ja jestem z wami. Erstens. To jest po pierwsze. Ich bin mit euch. Ja jestem z wami. Zweitens. Po drugie. Vers 5. Das Wort, welches ich mit euch eingegangen bin, als auch ihr aus Ägypten zogt, besteht in eurer Mitte. To mamy wiernie ze słowem, my mamy napisane z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu. I po trzecie, mein Geist steht in eurer Mitte. Mój duch jest stale wśród was. Noch einmal. Jeszcze raz powtarzam. Ich bin in eurer Mitte. Ja jestem, ich bin mit euch. Ja jestem z wami. Ihr habt mein Wort. Wy macie moje słowo. Dass ich mit euch eingegangen bin in Ägypten, że ja razem z wami wyszedłem z Egiptu, und mein Geist steht in eurer Mitte. I mój duch jest stale wśród was. Geschwister, drei Dinge, die wir auch heute noch haben. Tak, bracia i siostry, to są trzy rzeczy, które my dalej po dziś dzień posiadamy. Da, wo zwei oder drei versammelt sind zu seinem Namen. Bo tam, gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych w jego imieniu, da ist er. To on jest pośrodku nas. Ich weiß, dass es ein gewisser Unterschied ist zwischen ich bin mit euch und der Jesus in unserer Mitte. Ja wprawdzie wiem, że jest różnica pomiędzy określeniem jestem z wami, a Pan Jezus pośrodku nas. Aber ich möchte es einmal so übertragen. Ale ja chciałbym to tak celowo właśnie przyrównać. Zweitens, wir haben das vollendete Wort Gottes. Po drugie, my posiadamy w rękach naszych dopełnione, już pełne Słowo Boże. I nawet posiadamy więcej niż pierwsi chrześcijanie. Bo chrześcijanie w Dniu Zielonych Świąt, oni nie mieli dopełnionego Słowa Bożego w rękach. Oni posiadali Stary Testament. Aber sonst noch nichts. Ale poza tym niczego więcej. Dafür hatten sie dann die Apostel. I za to posiadali apostołów. Und die Propheten. I proroków. Des Neuen Testamentes. Tych proroków Nowego Testamentu. Aber wir haben das, was die Apostel und die Propheten des Neuen Testamentes niedergeschrieben. Ale my posiadamy to, co apostołowie i prorocy Nowotestamentowi zapisali. Das Neue Testament. My posiadamy Nowy Testament. Und somit haben wir ihren Dienst. A więc też i my dalej mamy ich służbę. Niedergelegt im Neuen Testament. Zapisaną w tym Nowym Testamencie. Und der Heilige Geist ist noch da. I Duch Święty jest. Wohnend in der Versammlung. Mieszkający w zgromadzeniu. Und in einem jeden einzelnen Gläubigen. I w każdym pojedynczym z wierzących. Diese drei Dinge haben wir. Te trzy rzeczy my posiadamy dalej. Und dann ruft er uns zu. I wtedy on do nas woła. Seid stark. Bądźcie mocni. Ihr habt alles, was ihr braucht. Wy posiadacie wszystko, co potrzebujecie. Alles, was nötig ist, um zu bauen. Wszystko, co jest konieczne, aby budować. Czy nie chcielibyśmy też i doznać zachęty? Und dann richtet er den Blick dieser kleinen Schar in die Zukunft. A następnie on kieruje spojrzenie tej małej resztki w przyszłość. Gott in seiner Gnade sagt gleichsam, wenn euch das noch nicht reicht. Bóg w swojej łasce mówi do nich, jeśli wam to nie wystarcza, was ich euch jetzt zugesagt habe, to, co wam wszystko teraz przyrzekłem, dass ich mit euch sein will, że ja chcę być z wami, dass ich mein Wort einhalten werde, że ja będę też i dotrzymywał mojego słowa, und dass mein Geist weiter unter euch wird, i że mój duch będzie dalej wśród was działał, wenn euch das noch nicht reicht, jeśli nawet tego, to wam nie wystarcza, dann will ich einmal den Vorhang beiseite ziehen, to ja chcę jeszcze tę zasłonę odsunąć na bok, und euch einen Blick tun lassen, i pozwolić wam wejrzeć, wie das mit dem Hause weitergeht. Jak ta sprawa będzie z tym domem dalej wyglądała? Mit dem Haus, was euch jetzt so gering scheint. Z tym domem, który wam się wydaje teraz takim nieznacznym. Dann sagt er. I wtedy on mówi do nich.
dass er Himmel und Erde erschüttern wird. On mówi, że poruszę niebo i ziemię. Und die Nationen, darauf komme ich noch zu sprechen. Poruszę wszystkie narody, ale o tym będziemy jeszcze mówić. Und dann sagt er, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen. I on mówi, że napełnię ten dom chwałą. Letzte Herrlichkeit dieses Hauses. Że ostatnia chwała tego domu wird größer sein als die erste. Będzie większa niż pierwsza. Czyż to nie było wielką pociechą? Sie sahen zurück. Oni spoglądali wstecz. Manche hatten in Erinnerung den großartigen Tempel Salomos. Niektórzy z nich jeszcze przypominali sobie na tą wspaniałą świątynię Salomona. Sie sahen den kleinen Umriss des jetzt entstehenden Tempels. A spoglądali na ten niewielki zarys powstającej obecnie świątyni. Und dann sagt Gott die letzte Herrlichkeit dieses Hauses. Ale Bóg wtedy do nich mówi, że przyszła chwała, czy ostatnia chwała tego domu, das was vor euch, to wszystko, co jeszcze jest przed wami, die wird größer sein, ona będzie większa als die allererste, niż ta pierwsza chwała, niż dawna chwała, als die Herrlichkeit des Tempels Salomons, niż chwała tej świątyni Salomona. Das musste sie ermutigen. To musiało ich pocieszyć. Das konnten sie sich zwar nicht vorstellen. Wprawdzie oni nie potrafili sobie tego wyobrazić, aber Gott sagt es. Ale Bóg to powiedział. Was ist da für ein Haus gemeint? Jakiż to dom jest tutaj, jaki dom miał na myśli? Immer noch dieses Haus. Dalej ten dom. Nun aber wollen wir mal sehen, welcher Tempel ist es denn da? Ale teraz chcielibyśmy spojrzeć, jaka to była świątynia. Wenn wir jetzt nach Jerusalem schauen, gdy teraz spojrzymy do Jerozolimy, da steht wohl gar kein Tempel. To teraz nie stoi tam znowu świątynia. Da sind nur noch eine Mauer, die früher den Außenbezirk des Tempels begrenzte. Teraz tylko istnieją zewnętrzne mury, które kiedyś okalały tą świątynię. Die sogenannte Klagemauer. Istnieje tylko tak zwany ten mur płaczu. Da wird aber wieder ein Tempel gebaut werden. Ale kiedyś w tym miejscu będzie zbudowana świątynia. Aber wer da noch gebaut werden wird, der jetzt noch gebaut werden wird, ale ta, która będzie kiedyś zbudowana, das ist gar nicht der, von dem Haggai hier spricht. To w ogóle nie jest ta, o której tutaj proroczo mówi Ageusz. Der jetzt da noch gebaut werden wird, bo ta, która będzie jeszcze kiedyś zbudowana, der wird noch einmal zerstört werden. Ona będzie jeszcze raz zburzona. Weil in diesem Tempel, der da gebaut werden wird, bo w tej świątyni, którą kiedyś zbudują, das lesen wir aus dem Propheten Daniel, to o tym czytamy w księdze proroka Daniela, aus dem Evangelium Matthäus, i czytamy z Ewangelii Mateusza, da wird der Antichrist das Bildnis des römischen Herrschers hineinstellen. W tej świątyni postawi obraz, Antychryst postawi obraz tego rzymskiego panującego. Na dieser Tempel wird nochmal zerstört. Tak, ta świątynia będzie jeszcze raz zburzona. Der Tempel, von dem Haggai hier spricht. Ale ta świątynia, o której tu mówi proroczo Ageusz, das ist der Tempel, von dem Ezekiel spricht. To jest ta świątynia, o której proroczo też mówi Ezechiel. In den letzten Kapiteln seines Buches. W ostatnich rozdziałach swojej księgi. Das ist der Tempel, wie er dann im tausendjährigen Reich ist. To jest ta świątynia, jaka będzie istniała w tysiącletnim królestwie. Aber davor, ale przed tym jeszcze, bevor diese Herrlichkeit an dieses Haus herankommt, zanim ta chwała wypełni ten dom, da lesen wir, dass Himmel und Erde erschüttert werden. To czytamy, że będą poruszone niebo i ziemia. Noch einmal sagt der Prophet durch Gott geleitet, so da werde ich den Himmel erschüttern und die Erde. Nein, so spricht Gott, da werde ich den Himmel und die Erde erschüttern. Tam mówi prorok, że tak mówi Pan Zastępów, wiersz 6, poruszę niebiosa i ziemię i morze i ląd stały. Die Erde ist schon einmal erschüttert worden. Ziemia już raz kiedyś została wzruszona. Ist erschüttert worden zum Beispiel punktuell bei Sodom und Gomorra. Na przykład została wzruszona punktowo w przypadku sądu nad Sodomą i Gomorą. Sie ist
insgesamt erschüttert worden bei der Sintflut. Cała ogólnie została wzruszona w czasie potopu. Gott hat die Erde schon. Tak, Bóg już wstrząsnął ziemią. Darum lesen wir im Hebräerbrief, wo diese Stelle zitiert wird. I dlatego czytamy w liście do Hebrajczyków, w którym te miejsce jest cytowane. Noch einmal werde ich nicht nur die Erde erschüttern. Że jeszcze raz nie tylko ja wstrząsnę ziemią, ale również i niebem. Gebe mal eine mögliche Deutung für das Erschüttern des Himmels. I ja teraz chciałbym podać możliwe akurat do wyjaśnienia zdarzenie wstrząsające niebem. Wir wollen einmal lesen Offenbarung. Chcemy przeczytać to z Księgi Objawienia. Objawienie, 12 rozdział, 7 wiersz. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem i walczył smok i aniołowie jego. Przeczytajmy do końca 9 wiersza. Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca na niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię. Zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Das ist ganz sicher eine Erschütterung des Himmels. Z całą pewnością jest to też wstrząśnięcie całym niebem. Noch nie hat ein Kampf im Himmel stattgefunden. Jeszcze nigdy nie odbyła się walka w niebie. Aber dann wird ein Kampf stattfinden. Ale wtedy odbędzie się taka walka. Und das wird eine große Veränderung mit sich bringen. I to pociągnie za sobą wielkie zmiany. Für den Himmel. Zmiany dla nieba. Der Verkläger der Brüder ist endlich. Bo ten oskarżyciel braci będzie wreszcie strącony. Aber es wird gleichzeitig auch eine große Veränderung auf der Erde kommen. Ale również jednocześnie powstanie wielka zmiana na ziemi. Denn der Teufel weiß jetzt, dass noch wenig Zeit. Bo ten diabeł będzie wiedział, że jeszcze teraz ma krótki czas do działania. Dieses hinabwerfen des Teufels geschieht in der Mitte der Danielswoche. I to strącenie tego diabła na ziemię odbywa się po środku tego ostatniego tygodnia lat, które są opisane w Księdze Daniela. I rozpocznie się okres ostatniego 3,5 roku. Der Drangsalzeit. Tego największego. Die weitaus furchtbarer sind wie die ersten 3,5 Jahre. Który będzie ponad wszelką miarę bardziej przerażliwy niż te pierwsze 3,5 roku ucisku. Himmel und Erde werden erschüttert. Tak, niebo i ziemia będą wzruszone, wstrząśnięte. Das nächste, was gesagt wird, das Meer und das Trockene. A następna rzecz, która tutaj jest wymieniona w 6 wierszu naszego 2 rozdziału Ageusza, to jest morze i ląd stały. Was ist damit gemeint? Co on tutaj miał na myśli? Meint das, dass es Wirbelstürme auf dem Meer gibt? Czy on ma na myśli to, że są jakieś prądy, jakieś wiry na morzu? Und war Erdbeben auf der Erde? Czy je trockene? Czy może to, co dotyczy lądu stałego, że występują jakieś trzęsienia ziemi? Ich will das nicht ausschließen. Nie chciałbym i takich zdarzeń wyłączać. Aber mir scheint das eine tiefere Bedeutung zu haben. Ale wydaje mi się, że te słowa mają głębsze znaczenie. Wenn wir diese vier Worte Himmel und Erde, jeżeli te 4 słowa niebo i ziemię, Meer und Trockenes, morze i ląd suchy albo stały, vergleichen mit 1. Mose 1. Porównamy z pierwszą księgą Mojżeszową 1. rozdział. Dann sind es die großen Bereiche der Schöpfung. To zauważymy, że to są zakresy działania tego wielkiego stworzenia. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gdyż Bóg na początku stworzył niebo i ziemię. Und dann hat sich weiter mit der Erde beschäftigt. A następnie dalej zajmował się ziemią. Die Erde war ganz mit Wasser bedeckt. A ziemia była cała pokryta wodą. Und dann ließ Gott das Wasser sich sammeln an einer Stelle. I wtedy Bóg rozkazał, aby woda zgromadziła się w jednym miejscu. Und dann kam das Trockene hervor. Aby ląd suchy mógł się wynurzyć.
Von dem Moment an gab es das Meer. I od tej chwili były już morza. Das trocken. I ląd suchy. Das trockene nannte er dann wieder Erde. I ten ląd suchy on znowu nazwał ziemią. Das war dann die bewohnbare Erde. A więc to była ta ziemia zdatna do zamieszkania. Aber mir scheint, dass, ich will das mit aller Vorsicht sagen, aber doch, dass mit mehr die Nationen gemeint sind. Ale mnie wydaje się, i chciałbym tutaj bardzo ostrożnie się wyrażać, że to określenie morze dotyczy narodów. A określenie ląd stały czy suchy dotyczy określenia Izraela. Land. Czyli ląd. Das Meer ist in der Schrift oft ein Bild der Nation. Gdyż morze bardzo często w Słowie Bożym jest używane jako określenie narodów. Das Land wird immer in Verbindung mit Israel. A ląd zawsze jest przytaczany w związku z ludem izraelskim. Und Gott wird die Nationen erschüttern. I Bóg wstrząśnie narodami. Aber Gott wird auch sein Volk erschüttern. Ale Bóg również i wstrząśnie swoim ludem. Aber es wird eine furchtbare Zeit sein. I będzie to wtedy przerażający czas. Wir sind da nicht mehr hier, dem Herrn sei Dank. Dzięki Panu, my już nie będziemy tu na tej ziemi. Bevor die Gerichte toben, werden wir zu ihm enthoben. Bo zanim zagrzmią te wszystkie sądy, to będziemy już porwani na przemienienie do Niego. Enoch wird vor der Flut entrückt. Tak też i Enoch był zabrany przed potopem. Aber er wird auch den Überrest seines Volkes. Ale on w stosunku do tej resztki swojego ludu durch alle Gerichte und Drangsal hindurch. On ich wszystkich przeprowadzi przez wszystkie te sądy i uciski. Bewahren wie ein Noah. I on ich zachowa jak Noe. Noah ist ein Bild des Überrestes Israels. Tak, Noe jest obrazem tej resztki Izraela. Enoch ein Bild der Versammlung. A Enoch jest obrazem zgromadzenia. Und inmitten all dieser furchtbaren Erschütterung. I tak pośród tych wszystkich wielkich, wstrząsających rzeczy. Da sehnen sich die Menschen nach Frieden. Ludzie będą tęsknili za pokojem. Da sehnen sich die Menschen nach Ruhe. I ludzie będą tęsknili za spokojem. Gott sagt kein Friede der Gesetzlosen. A Bóg powiedział, nie masz pokoju bezbożnym. Aber es wird Menschen geben, die gottesfürchtig sind, auch in jener Zeit. Das sind keine Christen. Ale będą i tacy ludzie, którzy w tych czasach będą bogobojni. Wprawdzie nie będą to chrześcijanie. Sie werden das Evangelium des Reiches hören durch die Juden. A oni posłuchają, uwierzą w tą Ewangelię Królestwa głoszoną przez tą resztkę żydowską. Sie erwarten den Messias. I oni będą oczekiwali Mesjasza. Dann wird das ersehnte der Nation. I wtedy ten utęskniony przez wszystkie narody, on nadejdzie. Und das er, habe am Mitte Vers 7 gelesen, das ersehnte aller Nationen. I tu żeśmy czytali w środku wierszu 7, że ten, który był wytęskniony przez wszystkie narody, to on przyjdzie. Geschwister, da werden Menschen sein, das werden die Ungläubigen sein. Tak, bracia i siostry, to będą ludzie, którzy byli niewierzącymi. Tacy będą wołali, góry i pagórki, padnijcie nas i przykryjcie nas. Tacy ludzie będą poszukiwali śmierci, ale jej nie znajdą. Wir können uns nicht vorstellen, in was für einer tiefen Not diese Menschen sind. Nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, w jakiej głębinie wielkiej biedy ci ludzie się znajdą. Jak rzeczywiście się rozleje ten gniew Boży nad całą ziemią. Ale pomimo tego będą jednak tacy, którzy będą oczekiwali na Mesjasza. Können wir uns vorstellen, wie sie sich danach sehnen, dass er kommt? Czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak oni będą wszyscy tęsknili za Jego przyjściem? Wenn sie nicht mehr aus und ein wissen. Gdy oni nie będą widzieli żadnej możliwości wyjścia ze swojej sytuacji. Sie werden rufen, dein Reich komme.
I wtedy oni będą wołali: przyjdź królestwo Twoje. Mit großer Intensität werden sie das rufen. I z wielką intensywnością będą tak wołali. Und dann wird das Ersehnte. I wtedy ten wytęskniony przyjdzie. Dann kommt der Herr Jesus. Wtedy przyjdzie Pan Jezus. Dann wird er kommen zu seinem Tempel, wie bei Malachi lesen. I wtedy on przyjdzie do swojej świątyni, tak jak to czytamy w księdze Malachiasza. Und dann wird die Herrlichkeit dieses Hauses größer sein. I wtedy ta chwała tego domu będzie wielką. Freuen wir uns auch darüber? Czy już i my na to się cieszymy? Das ist das jüdische Teil. To jest wprawdzie cząstką żydostwa. Das irdische Teil der Herrlichkeit des Herrn Jesus. To jest ta żydowska cząstka tej chwały Pana Jezusa. Aber ich freue mich darauf. Ale ja już na to też się cieszę. Weil er wird die Antwort auf das Suchen vieler Herzen sein. Bo on będzie odpowiedzią na poszukiwanie wielu, wielu serc. Wir wollen einmal jetzt lesen aus dem Propheten Hesekiel. I chcielibyśmy jeszcze przeczytać z księgi proroka Ezechiela. Wiesz? Drugi rozdział. I piąty wiersz. Ezechiela 43, 4 i 5. Gdy chwała Pana weszła do świątyni bramą, która jest zwrócona ku wschodowi, wtedy duch uniósł mnie i wprowadził dziedziniec wewnętrzny, a oto świątynia była pełna chwały Pana. Könnt ihr den Sinn, dass ich vorhin sagte, die Herrlichkeit Gottes hat dieses Haus in den Tagen Hagais nicht erfüllt? Czy przypominacie sobie, że powiedziałem przedtem, że chwała Boża w tych dniach Ageusza nie napełniła tej świątyni, którą oni budowali? Aber der Augenblick kommt. Ale nadejdzie jednak taka chwila, da wird diese Herrlichkeit, dass dieses Haus zurückkehren. To wtedy ta chwała Pańska powróci do tego domu. Dann wird der Herr Jesus selbst kommen. Bo wtedy Pan Jezus osobiście przyjdzie. Das stellt Haggai dem Volk vor. To Ageusz przedstawia temu ludowi, um sie zu ermuntern. Aby ich pocieszyć. Gott sagt dann zum Schluss noch. I Bóg mówi jeszcze tutaj pod koniec, in vers 8, w wierszu 8. Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht Jehova der Herrscher. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan Zastępów. Was will er damit sagen? Cóż on chciał przez to powiedzieć? Teraz war ihr Problem. Tak, to właśnie był ich problem. Sie hatten so wenig Silber und Gold in den Händen. Oni mieli tak niewiele tego srebra i złota w swoich dłoniach. Sie dachten an das viele Gold Salomos. A oni sobie wspominali na tą wielką ilość złota Salomonowego. Und Gott sagte ihnen, macht euch keine Gedanken. A Bóg im powiedział, nie martwcie się tym. Das Gold, was ihr da in den Händen habt, ist von Pyrrhus. Te złoto, które jest w waszych dłoniach, to ono jest złoto Cyrusa. Das ist, was er euch mitgegeben hat. To jest to, co on wam podarował. Aber die letzte Herrlichkeit des Hauses. Ale ta ostatnia chwała tego domu. To muss ich euch sagen, mein ist das Gold. To ja muszę wam powiedzieć, moje jest złoto. Möchte mal gern wissen. I ja tak bardzo bym chciał wiedzieć, wie viel Gold Adam ist noch unter der Erde gibt. Ile jeszcze żył złota jeszcze znajduje się pod ziemią, die noch kein Geologe gefunden. Których nie znalazł żaden z geologów. Gott hat Gold in seinem Vorrat. Bóg ma złoto w swoich zapasach. Sie sollten sich gar nicht. A oni niech się w ogóle takimi myślami nie martwią. Jetzt haben wir ein wenig betrachtet die Zukunft für das Volk Israel. Teraz troszeczkę żeśmy rozważali, jak będzie wyglądała przyszłość dla ludu izraelskiego. Jetzt müssen wir wieder an uns denken. Ale teraz znowu powróćmy myślami do nas samych. Wir haben an die ersten Tage der Christenheit gedacht. My żeśmy poprzednio wspominali o pierwszych dniach chrześcijaństwa. Wir haben gedacht an unseren Zustand heute. My żeśmy też wspominali, jaki jest nasz stan w dniach dzisiejszych. Jetzt wollen wir mal an die Zukunft. Teraz i my spójrzmy w przyszłość. An die Zukunft des geistlichen Hauses Gottes. W przyszłość tego duchowego domu Bożego. Wollen aufschlagen. Offenbarung. Otwórzmy Księgę Objawienia. Pierwszy rozdział. Ich weiß, dass hier nicht direkt von einem Tempel die Rede ist. Ja wiem wprawdzie, że tu nie jest mowa bezpośrednio o świątyni. Aber es ist die Behausung Gottes. Ale jest tutaj mowa o domu Bożym. Lies zuerst einmal die Verse
Kapitel 21, Vers 1 bis Vers 1 do 3 wiersza. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Die heilige Stadt. Święte miasto. Das neue Jerusalem. To nowe Jerozolem. Das hat nichts mit dem Jerusalem dort in Judäa zu tun. Ono nie ma nic do czynienia z tym Jerozolem, które obecnie jest w Judei. Das ist, was wir hier haben, die Versammlung des lebendigen Gottes. To, co tutaj mamy opisane, to jest zgromadzenie Boga żywego. Das himmlische Jerusalem. Tu jest mowa o tym niebiańskim Jeruzalem. Takie, jakie znajdujemy opisane w liście do Hebrajczyków. Und hier ist nicht nur Himmel und Erde erschüttert worden. Tutaj nie tylko, że niebo i ziemia zostały wstrząśnięte. Bevor der endgültige Tempel auf der Erde stehen kann, in dem irdischen Jerusalem, bo zanim ta ostatnia świątynia będzie mogła stanąć tutaj, w tym ziemskim Jeruzalem, to będzie wstrząśnięta niebo i ziemia. Ale to, co mamy teraz przed sobą, to nie jest poprzedzone wstrząśnięciem nieba i ziemi. Tutaj znajdujemy się już poza tysiącletnim królestwem. Hier sind wir in die Ewigkeit eingetreten. Tutaj żeśmy wkroczyli już w czas wieczności. Die alte Erde ist nicht. Już nie ma starej ziemi. Und selbst ein neuer Himmel. I nowo stworzone. Alles ist neu geworden. Wszystko stało się nowym. Dann kommt aus dem Himmel her wieder von Gott. I wtedy z nieba od Boga wstępuje to niebiańskie miasto. Und sie ist die Hütte Gottes bei den Menschen. I ono jest tym przybytkiem Bożym u ludzi. Wir sind nicht die Menschen. My nie jesteśmy tutaj tymi ludźmi. Die Menschen sind solche, die am Ende des tausendjährigen Reiches nicht abgefallen sind. Tutaj jest mowa o ludziach, którzy pod koniec tysiącletniego królestwa nie odpadli od Boga und von Gott auf diese neue Erde gesetzt werden. I przez Boga zostali postawieni na tej nowej ziemi. Nein, wir sind die Hütte Gottes bei den Menschen. Nie, to my jesteśmy tym przybytkiem Bożym między ludźmi. Gott wohnt in der Versammlung. Bóg mieszka w zgromadzeniu direkt unter den Menschen. Bezpośrednio pomiędzy ludźmi. Gott war einst hier auf dieser Erde in Christo unter den Menschen. Bóg kiedyś był tutaj na tej ziemi w Chrystusie pomiędzy ludźmi. Und dann wird Gott in der Versammlung unter den Menschen. I później Bóg będzie w zgromadzeniu pomiędzy wszystkimi ludźmi obecnych. Wunderbare Tatsache. Jest to cudowna rzeczywistość. In der Ewigkeit wird für die Menschen auf der Erde na wieczność dla ludzi na tej ziemi der Segen Gottes durch die Versammlung aufs Gebiet. Błogosławieństwo Boże będzie na tych ludzi spływało przez zgromadzenie. Jetzt möchte ich noch zu Vers 9 kommen. Teraz chciałbym jeszcze przejść do wiersza 9. Lest bitte die Verse 9 bis Vers 11. Przeczytajmy z tego objawienia 21 rozdział od 9 do 11 wiersza. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz,
napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami, do mnie odezwał: chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą, blask Jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ. Hier wird uns dann auch noch im weiteren Verlauf diese Stadt genauer beschrieben. Tutaj w tych wierszach, w tych i w następnych, dalej są szczegóły tego nowego miasta opisane. Und es wird ganz klar das gesagt, was ich vorhin schon einmal einfach in den Raum gestellt habe. I tutaj w tych wierszach jest całkiem jasno pokazane to, co przedtem tylko wspomniałem, dass diese Stadt die Versammlung ist. Że tym miastem to jest zgromadzenie. Das ist die Braut des Lammes. To jest ta oblubienica baranka. O tym żeśmy już czytali. Und jetzt muss ich aber eine kleine Hilfe geben. Teraz musiałbym jeszcze tutaj wtrącić kilka słów pomocniczych. Eigentlich ist der, ich möchte sagen, der Überblick über die Zukunft in der Offenbarung abgeschlossen mit dem Vers am Ende oder in der Mitte von Vers 5. W zasadzie tutaj to spojrzenie w przyszłość jest zakończone w połowie piątego wiersza. Wo er sagt, siehe, ich mache alles. W tych słowach, które brzmią, oto wszystko nowym czynię. Wo er noch hinzufügt, dass er das Alpha und das Omega ist, der Anfang und das Ende. Dodając jeszcze to, że on jest Alpha i Omega, początek i koniec. Da ist eigentlich die Schau der Offenbarung zu Ende. I w zasadzie tutaj to spojrzenie tego, te objawienie kończy się. Aber das ist manchmal in der Offenbarung so. Ale tak jest wielokrotnie w objawieniu, dass Gott erst einmal einen großen Überblick gibt. Że Bóg najpierw daje takie z grubsza wejrzenie w sprawę. Ich mache das in meinem Unterricht manchmal auch so. Czasami ja na moich wykładach uczniom tak czynię, dass ich am Anfang einer Stunde sage, że ja na początku najpierw godzinę im mówię, heute wollen wir das und das und das behandeln. Na początku godziny im mówię, że dzisiaj będziemy taki i taki temat omawiali, damit sich in den Köpfen meiner Schüler gewisse Strukturen bilden können. Abym ja potrafił sobie w tych głowach słuchających przygotować pewne struktury. Aber dann muss ich im Laufe der Stunde auf Einzelheiten eingehen. Ale ja później w przeciągu tej godziny wykładu muszę kraczać i omawiać poszczególne szczegóły. So macht das Gott in der Offenbarung. Tak też i Bóg czyni w tej Księdze Objawienia. Was wir ab Vers 9 lesen, bo to, co czytamy od wiersza 9, ist nicht etwas, was zeitlich danach kommt. To nie jest coś, co dopiero później, po następnym czasie się stanie, sondern ist nur noch einmal eine genauere Beschreibung von dieser Stadt. Ale jest to tylko po prostu dokładniejszy opis tego miasta. Und es wird dann sogar gezeigt, das wird in dem Laufe des Abschnittes klar, dass diese Stadt schon im tausendjährigen Reich war. I to później w tym urywku staje się też jasne, że to miasto nawet miało swoje znaczenie już w tysiącletnim królestwie. Also nicht nur im ewigen Zustand. A więc nie tylko w tym stanie wiecznym. Aber ich möchte jetzt nicht über zeitliche Aspekte sprechen. A ja nie chciałbym teraz mówić na temat tych aspektów czasu, sondern über die Herrlichkeit dieser Stadt. Ale chciałbym mówić na temat chwały tego miasta. Er führte im Geiste den Apostel auf einem großen und hohen Berg. On wprowadził w duchu apostoła na wielką i wysoką górę. Geschwister, da müssen wir auch manchmal hin. Tak, bracia i siostry, my też musimy kiedyś się tam udać. Wenn wir so im Tal sind. Bo gdy tak jesteśmy w dolinach, mit den täglichen Schwierigkeiten,
beschäftigt. Zajęci tymi codziennymi trudnościami, dann muss Gott uns manchmal durch seinen Geist auf einen hohen Berg. To Bóg czasami musi nas przez Ducha swego wyprowadzić na wysoką górę, damit wir einen weiten Blick bekommen. Abyśmy mogli uzyskać możliwość dalekiego spojrzenia. Und hier will er uns den Blick öffnen für die Schönheit der Versammlung. I tutaj on chce nam otworzyć nasze oczy na tą piękność zgromadzenia. Und dann wird von ihr gesagt. I o nim jest tutaj powiedziane in vers 11. W wierszu 11. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Mające chwałę Bożą. Hast du darüber schon einmal angebetet? Czy ty już kiedyś z tego powodu uwielbiałeś Boga? Da steht nicht nur und die Herrlichkeit Gottes erfüllte sie. Tu nie tylko jest napisane, że chwała Boża wypełniła je. Da steht nicht nur, dass Gott in seiner Herrlichkeit in dieser Stadt wohnt. Tu nie tylko jest napisane, że Bóg w swojej chwale mieszkał w tym mieście. Da steht wirklich und sie hatte die Herrlichkeit. Nie, tu rzeczywiście jest napisane, że to miasto miało chwałę Bożą. Czy istnieje coś większego niż chwała Boża? I to niebiańskie Jeruzalem, ono nosi na sobie tą chwałę. Taka jest przyszłość zgromadzenia. I tutaj z tym w ogóle nie można porównywać Dzień Zielonych Świątek. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses. Tak jak żeśmy czytali, że ostatnia chwała tego Domu Bożego będzie większa niż pierwsza chwała. Sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Bo jest napisane, mające chwałę Bożą. Dann lesen wir noch. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Dalej czytamy, blask jego, podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ. Wir wollen einmal Offenbarung 4 lesen. Przeczytajmy jeszcze z 4 rozdziału Objawienia. Trzeci wiersz. I zaraz popadłem w zachwycenie. A oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś, a ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karmeolowego, a wokoło tronu tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu. That is God. Tam jest Bóg auf seinem Thron. Na swoim tronie. Und seine Herrlichkeit wird verglichen mit dem Jaspis. A jego chwała jest porównywana z tym kamieniem jaspisem. Und in Offenbarung 21, a w Objawieniu 21 rozdział haben wir die Versammlung Gottes. Mamy to zgromadzenie Boże. Sie hat die Herrlichkeit Gottes. One mające tą chwałę Bożą. Und wird verglichen mit einem Jaspis. Porównany blask jego jest do blasku kamienia jaspisu. Geschwister, das erwartet uns. Tak, bracia i siostry, to oczekuje na nas. Das ist die zukünftige Herrlichkeit der Versammlung. Taka jest przyszła chwała zgromadzenia. Sollen wir nicht Mut haben? Czy nie powinniśmy być zachęceni? Wir schauen nicht nur zurück in die Tage der Apostel. Bo my nie spoglądamy tylko na te dni wstecz, na dni apostołów. Wir wollen jetzt stark sein, bauen. My już teraz chcemy i budować. In dem Bewusstsein, dass drei Dinge unser Teil sind. W tej świadomości, że trzy rzeczy są naszym udziałem. Der Herr Jesus ist in unserer Mitte. Pan Jezus jest pośrodku nas. Wir haben sein Wort. My posiadamy Jego Słowo. Sein Geist ist in unserer Mitte. I Jego Duch jest pośród nas. Wir wollen bauen. I chcemy budować. Wir wollen uns auf einen hohen Berg gehen. I chcemy iść też na wysoką górę. Einmal mussten wir ins Gebirge gehen, haben wir uns erinnert, um das Baumaterial zu holen. Tak, przypominaliśmy sobie o tym, że musimy iść w góry, aby nazbierać tego materiału na budowę. Aber wir dürfen auch ins Gebirge gehen.
ale my możemy też iść w góry, aby nasze spojrzenie sięgnęły daleko w dal, w przyszłość. Wkrótce tam będziemy. I czym to będzie dla nas, gdy Pan Jezus przyjdzie? Wtedy wszyscy ci, którzy są własnością Chrystusa, pójdą razem z Nim. In einem Moment. I to stanie się w jednym momencie, w jednej chwili. In einem Augenblick. W jednym okamgnieniu. Sind alle Trennungen und Rivalitäten zu Ende. I wtedy zakończą się wszystkie podziały pomiędzy wierzącymi. Einheit ist nicht mehr zu sehen. Teraz nie ma widocznej jedności. In einem Augenblick, der Herr Jesus wieder sichtbar. A Pan Jezus w jednym okamgnieniu uczyni tą jedność widoczną. I wtedy On samemu sobie przedstawi to uwielbione zgromadzenie bez plamy, bez zmazy. Taka jest nasza przyszłość. Chciejmy za to Boga wysławiać.